Witam wszystkich bardzo serdecznie na nabożeństwie w Kościele Adwentystów w Podkowie Leśnej. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień z powodów właściwie kilku. No po pierwsze, najważniejszy jest sabat, kiedy możemy spotkać się ze sobą, możemy spotkać się z naszym Bogiem. Oprócz tego dzisiaj zaczyna się tydzień modlitwy młodzieży, dlatego młodzież dzisiaj będzie brała udział w pewnych elementach właśnie w pierwszej części nabożeństwa. A kolejną rzeczą jest ordynacja pastora Mateusza Krzesińskiego, więc w sumie dzisiaj mamy całkiem sporo wydarzeń. Chciałam teraz, żebyśmy zaśpiewali pieśń. Jest to wyjątkowa pieśń pod tytułem Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny i prosiłabym Was, żebyście potraktowali tą pieśń jako modlitwę do naszego Ojca Niebieskiego. To teraz proszę o powstanie i odśpiewanie pieśni numer 59. Księga Jeremiasza, rozdział 11, 29, wersety od 11 po 14. Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. I dam wam się znaleźć, mówi Pan, i odwrócę waszą niewolę i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was wygnałem, mówi Pan, i przyprowadzę was na to miejsce, z którego was wyprowadziłem. Amen. Uklęknijmy do modlitwy. Panie Boże, chcemy dziękować Ci za to, że możemy dzisiaj spotkać się na tym miejscu i prosimy Cię o to, abyś błogosławił to nabożeństwo oraz wszystkich, którzy dzisiaj gromadzą się po to, aby wielbić Twoje imię. Niech Ci będzie, Panie Boże, chwała i cześć za wszystko, co dla nas robisz. Amen. Kolejną pieśnią, którą zaśpiewamy, jest pieśń 111 pod tytułem O jak się dziś radośnie. Mam nadzieję, że macie radosne usposobienie. Zapraszam do pieśni. Możecie usiąść. Bardzo ta pieśń mi się podobała i to, że śpiewaliśmy to tak radośnie, że możemy Bogu oddawać chwałę właśnie wszyscy razem. To jest cudowne, kiedy tworzymy wspólnotę. Dzisiaj, jak już wspominałam wcześniej, będzie ordynacja pastora Mateusza Krzesińskiego, ale chcielibyśmy go dużo lepiej poznać, tak samo jak jego małżonkę Karolinę. Dlatego pastor Rakowski przeprowadzi z nimi rozmowę o tym, jak Pan Bóg ich prowadził i doprowadził do tego momentu, do tego wydarzenia. Zapraszam teraz pastora Marka, Karolinę i Mateusza. Witam Was wszystkich serdecznie, witam też internautów. Może tak tytułem wstępu, ordynacja w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego to taka uroczystość, która wzorowana jest na biblijnym, można powiedzieć, zwyczaju, bo nie chcę mówić ceremonii, nałożenia rąk symbolizującego oddzielenie do szczególnego rodzaju służby. Mamy nie tylko ordynację pastorów, ale również ordynację w Biblii starszych zboru czy diakonów, diakonis. I dzisiaj właśnie mamy taki moment, kiedy kolejny pastor wraz z małżonką, bo tego nie można oddzielić, jest czy będą ordynowani do szczególnego rodzaju służby. Bardzo często jest tak, że właśnie podczas tych uroczystości jest czytany, odczytywany życiorys osoby, która będzie ordynowana i postanowiliśmy zrobić to w takiej właśnie formie rozmowy, wywiadu, żeby po prostu przybliżyć sylwetkę pastora i Karoliny. Jako adwentyści Dnia Siódmego lubimy linię czasu, lubimy wykresy prorocze, ale też różnego rodzaju genealogie, kiedy panowali poszczególni królowie, kiedy żyli patriarchowie. No i chciałbym zastosować tę metaforę w linii i czasu, ponieważ Mateusz urodził się 11 maja 1987 roku. I czyli jego linia czasu, można powiedzieć, ta ziemska, rozpoczyna się wtedy. I kiedy tak patrzę na ten okres czasu i patrzę na swoją linię czasu, to rok 87 maj to jest czas, kiedy ja od roku już jestem pastorem, od 3 miesięcy jestem osobą żonatą, za pół roku, za 7 miesięcy urodzi się mój najstarszy syn. Więc widzicie, jakie tutaj mamy różnice pokoleniowe. Więc jest to rok 87, data urodzin i ponieważ takie chcemy najważniejsze momenty w waszym życiu przedstawić, już szybciutko przesuwamy się do roku 2005, 30 kwietnia, kiedy Mateusz ochrzcił się przez zanurzenie, został przyjęty do zborów w Żoliborzu, Warszawa, Żoliborz, słynna z różnych względów dzielnica. No i właśnie, takie pierwsze pytanie. Co zadecydowało o tym, Mateuszu, że postanowiłeś przyjąć chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego? No to była taka kulminacja wielu lat doświadczeń i to było takie coś, co... No, bardzo chciałem przeżyć ten biblijny chrzest i świadomy, który wynika właśnie z tego, że oddałem swoje życie Jezusowi. No, w moim życiu działy się różne rzeczy, w wyniku których zacząłem czytać Biblię i tak 3 lata właśnie czytałem Biblię i po tym okresie 3 lat chciałem znaleźć też innych osób, które też czytają Biblię. Ale tak samodzielnie? Co cię skłoniło do tego czytania Biblii? No, pewne doświadczenia, jak już powiedziałem, które, no powiedzmy, że wszedłem w takie doświadczenia duchowe, nazwijmy to tej ciemnej strony, i pragnąc właśnie takiego ratunku i wyzwolenia, chciałem po prostu, otworzyłem Biblię, aby poznać Jezusa. I na kartach Pisma Świętego właśnie poznałem Jezusa, jak nauczał, jak żył i że jest Zbawicielem. I po prostu od razu chciałem skorzystać właśnie z tego wszystkiego, co Jezus oferuje i też cieszyć się społecznością innych ludzi wierzących. I szukając właśnie na przykład kościoła, który święci sobotę, znalazłem na stronie advent.pl właśnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i wtedy no, przyszedłem i po kilku latach uczęszczania i przygotowaniu z pastorem Jankiem Polokiem do chrztu właśnie 30 kwietnia odbył się chrzest. Czyli to już jest to pokolenie, ja tego nie doświadczyłem, które znajduje informacje o Kościele w internecie. Skończyłeś liceum i rozpocząłeś rok później studia dzienne na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji animacja społeczno-kulturalna. Chciałem zapytać, czy ten kierunek, dlaczego taki kierunek i czy w ogóle on miał jakiś wpływ na twoją późniejszą albo ówczesną formację duchową? Znaczy, to już tak jeszcze rok przed maturą modliłem się, co mam robić, gdzie pójść po maturze. I no to jest dłuższa historia, a tak skracając, mimo że tam pewne odpowiedzi na modlitwy wskazywały, że może powinienem być pastorem i pójść tutaj do WSTH, to jakoś tak się wzbraniałem przed tym i też marzyłem o historii, dostałem się też na historię, na studia wieczorowe, ale w końcu wybrałem animację społeczno-kulturalną, te studia dzienne, ponieważ no też one były, jakby nie było, praca animatora jest troszeczkę, przynajmniej w narzędziach, trochę podobna do pracy pastora, bo też ma jakiś tam, nie wiem, w Domu Kultury działa czy gdzieś i organizuje właśnie takie życie kulturalne. I jakoś myślałem, że jak pójdę na ten kierunek, to te umiejętności, które tam nabędę, będę mógł nawet wykorzystać w służbie, jeżeli nawet ostatecznie później trafię do służby. I zacząłem studia zaoczne w WSTH, ale po roku właśnie... Tak, po roku. Mhm. No, jakoś było mi tego za mało, no, to też trochę doświadczeń, ale pamiętam, że udawałem się na studia, jechałem na uniwersytet metrem i czytałem Słudzy Ewangelii. I po prostu tak mi biło serce, jak czytałem te Słudzy Ewangelii, jak tam jest powiedziane, jak to głoszenie Ewangelii jest ważne, w jaki sposób ludzie czekają na ten chleb życia, że po prostu no, stwierdziłem, że okej, to... Wezmę urlop dziekański, a pójdę na studia dzienne tutaj w WSTH i już nigdy nie wróciłem. Właśnie i uwaga, to jest oczywiście specjalizacja teologiczno-pastoralna i to jest okres, kiedy na WSTH razem z tobą studiuje na tej specjalizacji 19 osób, słuchajcie, 19 osób. Jeszcze nie tak dawno z mojej perspektywy, w 2007 roku. I ty jesteś jednym z nich. Tak, no, część była na drugim roku, ale robiła z nami pierwszy rok, więc zaczęliśmy w takiej dużej grupie osób. Piękne czasy. Bardzo fajne. No i studiujesz, ale jednocześnie już w 2008 roku wiążesz się z grupą misyjną Trzej Aniołowie. No i już tam, to już widzicie, jaki jest Mateusz. To nie jest taki spokojny człowiek. On już tam szkoli, on już tam prowadzi obozy misyjne. Już... jest częstym mówcą na kongresach i przychodzi, i to jest takie może pierwsze pytanie może do Karoliny, chociaż wiem, że to z reguły panowie mają problemy z odpowiedzią na to pytanie. Co się wydarzyło 17 sierpnia 2008 roku? No... To był ślub, właśnie w tym miejscu, nasz ślub. W tym miejscu ślub. Tak. Świetnie. No wiedziałem, że nie będziesz miała problemu z odpowiedzią na to pytanie, ale no to może takie nieco trudniejsze pytanie, chociaż może nie. Pierwszy kontakt, w ogóle pierwsze spotkanie z Mateuszem. Kiedy go w ogóle zobaczyłaś? Jakie były pierwsze wrażenia? Mateusza spotkałam. To było takie ciekawe, bo to była też odpowiedź na modlitwę, bo ja wyjechałam do Niemiec i nie było mnie w zborze przez rok, więc w momencie, kiedy przyjechałam po roku właśnie pobytu w Niemczech, to na tym pierwszym nabożeństwie, które było też nabożeństwem domowym, właśnie był tam Mateusz. On przyszedł wcześniej, ja nie wiedziałam. To było moje drugie nabożeństwo Kościoła Adwentystów w życiu. Tak, więc spotkaliśmy się na nabożeństwie. A tak od razu zaiskrzyło, czy jeszcze tam nic nie? To znaczy na drugim nabożeństwie, ja w ogóle... Tam wtedy chyba w ogóle nie rozmawialiśmy ze sobą, ani trochę, ale na drugim nabożeństwie zostaliśmy tam sobie przedstawieni, ale to było tak, że ja wcześniej modliłam się o osobę dla mnie i w momencie, kiedy weszłam do zboru i zobaczyłam Mateusza, to było takie... czy to jest odpowiedź na modlitwę? Więc to był taki pierwszy, pierwszy taki impuls. Natomiast przez następne 2 lata nie było to takie oczywiste, że tak powiem. Ale popatrzcie, jak to działa. Także ponieważ dzisiaj też jest Dzień Młodzieży, no to myślę, że to jest taka dobra zachęta do uczestniczenia w nabożeństwach i to takim regularnym, bo można coś przegapić. Z Karoliną się bardzo poznaliśmy właśnie w takiej grupie młodzieżowej na wspólnym studium biblijnym w środy. I tak naprawdę to na początku zostaliśmy przyjaciółmi, którzy razem działali, różne aktywności właśnie misyjne też w zborze podejmowaliśmy i tak naprawdę zaczęło się od przyjaźni. No bardzo dobrze, tak prawidłowa kolejność. Przyjaźń przerodziła się w miłość. Owocem chociaż tej... powiem, że też jak Karolinę pierwszy raz zobaczyłem, to od razu zwróciła moją uwagę. Czyli było to wzajemne, czyli model biblijny. To był rok 2008, ślub oczywiście. Na naszej linii czasu ja w 2008 roku zostaję sekretarzem, więc kościoła. Jeszcze niewiele wiem o Mateuszu, chociaż pamiętam, że gdzieś tam kiedyś spotkaliśmy się w Żoliborzu Ja pamiętam nawet kazanie właśnie. I to mnie zaskoczyło. Na temat wzrostu i na temat rozwoju w życiu chrześcijańskim jednocześnie. I na temat doskonałości. Bo może to jest ta różnica pokoleń. Mateusz pamięta moje kazanie, ja nie pamiętam Mateusza z tego nabożeństwa. Ale właśnie, owocem tej miłości są dwie wspaniałe córeczki. Może pomachajcie tutaj dziewczynki, machają tak nieśmiało. Obie mają w swoich imionach, można powiedzieć, imię Anna, bo to jest Lilianna i Polianna, czyli Poli i Lili, tak chyba mówicie. Słyszałem taką ciekawą historię związaną z urodzeniem się Poli. Taka nietypowa to była chyba historia. Możecie coś powiedzieć na ten temat? Jak to było? Nie wiem, czy Karol lubi na ten temat mówić, ale generalnie to ja się urodziłem miesiąc za wcześnie, Karolina 2 miesiące za wcześnie, oboje byliśmy w inkubatorach, mieliśmy jakieś tam przetaczane krew, znaczy różną krew, ale oboje to samo zjawisko. I nasze córki też obie się urodziły zbyt wcześnie ze względu na tą standardową długość i oczekiwanie porodu. Z tym, że pierwsza rodziła się bardzo długo, a druga zbyt szybko. Chcesz, Karol, to możesz coś więcej powiedzieć, chociaż wiem, że nie lubisz o tym mówić. Wiem, że byliście wtedy na Newbold College, tak? Byliśmy na Newbold i szpital był daleko, bo mieliśmy rodzić w szpitalu. Tak, mieliśmy rodzić w domu, ale z racji tego, że poród się zaczął zbyt wcześnie, musieliśmy jechać do szpitala. I więc to była taka decyzja ostatniej chwili, że tak powiem. I dużo przygód było. Było dużo modlitwy, bo właśnie... Powiem takie, że Pan Bóg jest bardzo dobry. Taką mieliśmy niesamowitą historię, bo Pola miała się urodzić 14 stycznia, znaczy taki był termin, a już 20 5 grudnia zaczęły się u mnie skurcze, a to był sezon świąteczny i moja siostra miała przysłać mi ubranka dla Poli, no i nie zdążyła przed tym sezonem świątecznym, więc to było takie bardzo takie doświadczenie opieki Bożej, bo w momencie, kiedy ja miałam świadomość, że mam te skurcze i to już się zaczyna, wtedy mówię: ojeju, a my jesteśmy tacy niegotowi, a musimy jechać do szpitala, nie możemy rodzić w domu. No i... Niegotowi to znaczy, że nie mieliśmy ubranych. Na przykład kombinezonu, kiedy jest zima i tak dalej. I no ja byłam taka zestresowana. Nie dosyć, że te skurcze, to jeszcze to wszystko. I wtedy pamiętam, uklęknęłam i mówię: Panie Boże, jeżeli to ma się wydarzyć teraz, to zrób coś, żebyśmy byli gotowi, a jak nie, to żeby te skurcze minęły. No i wstałam z kolan, taka uspokojona, mimo skurczy, to uspokoiłam się i 2 minuty później zapukał nasz sąsiad na Newbold do drzwi. I to się okazało, tak inna rodzina tam była, która miała małe dzieci. I on zapukał i mówi: a moja żona wyselekcjonowała ubranka po naszych córeczkach, może chcecie? No i ja zaglądam do tej torby, a tam było wszystko, kombinezon i różne rzeczy, które akurat były nam potrzebne. No więc parę godzin później urodziła się Pola. Super. No i nie zdążyliśmy do szpitala, urodziła się w drodze, w samochodzie, no i Mateusz, była bardzo szybko. Mateusz był lekarzem, tak? Okej, bardzo ciekawe doświadczenie, ale też pokazujące, jak Pan Bóg się wami opiekuje. Ale Polusia do dzisiaj lubi samochody i nawet ma kolekcję samochodów. Czyli to zostało. No proszę. Jakiej marki był samochód? Pamiętacie? Pamiętamy. O. Seat Toledo. No proszę. No to, czyli na częściach Volkswagenach. Dobrze. Słuchajcie, więc jak mówimy już o Newbold College, no, słuchajcie, w zasadzie, chociaż no, z mojej perspektywy uważam was za osoby młode, no dorobek Mateusza taki naukowy jest imponujący, no bo to jest właśnie czas, kiedy studiujesz na Newbold College. Wcześniej oczywiście studia teologiczne pod kierunkiem Igora Barona, i to jest nazwisko bardzo ważne i ciekawe, bo mamy 3. ordynację w krótkim okresie czasu i ci wszyscy pastorzy przeszli właśnie przez szkołę Igora Barona. Praca dyplomowa pod tytułem Chleb z nieba. W Newbold College praca The Identity of the Subject in Rome 7, czyli tożsamość podmiotów Rzymian 7 od 13 do 25, pisana pod kierunkiem doktora Claude'a Verrecchia, Jean-Claude'a Verrecchi, nie wiem jak to się odmawia, czy Verrecchia. W każdym razie ciekawa postać, ostatnio dosyć znana. I wracasz do Polski, służysz jako pastor w Jastrzębiu Zdroju, w Rybniku, w Żorach. Jednocześnie jesteś wykładowcą WSTH, przez 3 lata prowadzisz teologię pism Ellen White, wykładasz egzegezę Starego Testamentu, Pięcioksięgu, Listu Pawła, Listu do Hebrajczyków, języka greckiego, no więc niesamowita wiedza. Takie pytanie, a co ma egzegeza ksiąg biblijnych z egzegezą utworów zespołu Pink Floyd? Bo wiem, że taki jest element twojego nauczania na ćwiczeniach. Ale zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. No musiało być jakieś zaskoczenie. Generalnie jest taka zasada też chyba w pedagogice, żeby uczyć, przechodzić od znanego do nieznanego. Więc na zajęciach z egzegezy staram się pokazać studentom, że umiejętności, które nabywają podczas tego przedmiotu, tak naprawdę uczą krytycznego myślenia i krytycznej oceny wszystkich informacji, które do nich docierają. I tak naprawdę Biblia, no to jest, mamy Słowo Boże w postaci książki, tak? Więc to jest literatura, więc pewne procesy interpretacyjne które dotyczą Pisma Świętego, dotyczą całej literatury i są pewne analogie do interpretacji innych dzieł sztuki, czyli czy to malarstwa, czy właśnie muzyki, czy filmu. I no, taki pomysł gdzieś tam mi wpadł, żeby właśnie w ten sposób, kiedy rozpoczynam nowy gatunek literacki na przedmiocie egzegeza Starego Testamentu, zachęcać studentów, żeby właśnie zmierzyli się też z interpretacją innej dzieła, jakiegoś dzieła twórczości, i później staram się pokazać pewne paralele pomiędzy na przykład właśnie długim instrumentalnym utworem, gdzie trzeba wyłapać nastrój, trzeba wyłapać, gdzie pewne etapy, takie ruchy w tym utworze następują. I tak samo na przykład w psalmach. Psalmy też dzielą się na pewne etapy, na pewne strofy, które ze sobą współgrają i potem jakąś mają relację między sobą. I myślę, że jak ktoś właśnie słucha, nie wiem, takiej instrumentalnej muzyki jak jazzowej Miles Davis, czy właśnie na przykład utworów klasycznych, Beethoven, czy właśnie zespołów takich progresywnego rocka, gdzie jest dużo właśnie tej warstwy muzycznej, to łatwiej mu po prostu zrozumieć, że każdy etap ma swoją charakterystykę i tak samo w psalmie poszczególne strofy mają swoją charakterystykę, jakiś taki wspólny mianownik, który można wyciągnąć wnioski. No, taki pomysł. To jest ciekawe, żałuję, że nie jestem twoim studentem. Chociaż nie wiem, czy nie było takich, którzy powiedzieli, że tego słuchać się nie da. Znaczy, zawsze jest możliwość wyboru kilku różnych utworów. Aha, rozumiem. Czy analiza Psalmu 23 w wykonaniu z płyty Animals była, czy nie? Nie. To może dobrze. I słuchajcie, no i tu rzecz niezmiernie ciekawa, bo w 2019 roku Mateusz, znowu wyjeżdżacie do Anglii, do Manchesteru, i studiujesz dziennie na uniwersytecie w Anglii, właśnie w Manchesterze, na Wydziale Religii i Teologii w zakresie biblistyki Nowego Testamentu. Znaczenie metafory obrzezania serca w Rzymian w 2 rozdziale, więc znowu mamy list do Rzymian. No to jakie znaczenie? Bo wiem, że już praca jest skończona, już blisko jest obrona. Tak w dwóch zdaniach, jakie jest znaczenie tej metafory obrzezania? Znaczy, tam jest znaczenie i funkcja dokładnie, tak, jeden z tych głównych celów badawczych, więc znaczenie to oczyszczenie serca. No i tutaj oczywiście jeszcze można byłoby dopowiedzieć różne rzeczy, ale tak szybko. Oczyszczenie serca i funkcja w 2 rozdziale jest taka, która przypisuje właśnie oczyszczenie serca poganom i pokazuje, że są na równi, a nawet mogą przewyższać, bo tam jest akurat porównanie poganina z Żydem, który chociaż ma wszystkie atrybuty bycia Żydem, nie posiada obrzezania serca. No ja odczytuję to chrystocentrycznie, gdzie obrzezanie serca jest ziszczeniem się obietnic Nowego Przymierza, który uczestnikami są osoby, które przyjęły Jezusa. No ta cała praca właśnie pokazuje, że 2 rozdział, kiedy mówi o poganach, mówi o poganach chrześcijańskiego pochodzenia, czyli tam też wcześniejsze wersety, które mówią, że wypełniają prawo, że czynią, żyją zgodnie z prawem, przestrzegają prawa. Ja odczytuję, że to jest mowa o chrześcijanach, którzy są pogańskiego pochodzenia. No dobrze, to jest, miało być w 2 zdaniach, więc kto będzie chciał przeczytać, to przeczyta, chociaż praca jest w języku angielskim. No i słuchajcie, to też taka intencja, prośba o modlitwy, ponieważ za 2 tygodnie mniej więcej od dzisiaj, albo 26, albo 30, tak, kwietnia, bo mamy marzec, ja już przyspieszam za bardzo, czyli za około miesiąc, niewiele ponad miesiąc, mamy obronę tej pracy doktorskiej, więc trzymamy kciuki i modlimy się w tej sprawie, no bo będziesz, no raczej tam nieliczni adwentyści bardzo kończą te studia. Na razie chyba jeden skończył. Chyba jeden? Pytać o nazwisko, czy nie? Desmond Ford. Desmond Ford, no więc... No, to ciekawe, od Trzech Aniołów do Desmonda Forda droga, to, ale oczywiście tak pół żartem, pół serio. I może tak, oczywiście jesteś autorem kilku artykułów z zakresu biblistyki, bierzesz udział w opracowaniu haseł do biblijnej, adwentystycznej adwentystycznego słownika. Również prowadzisz, jesteś członkiem Center for Biblical Studies, British New Testament Society, Adventist European Association of Religious Studies. Jesteś też dyrektorem Sekretariatu Rodziny w Diecezji Wschodniej. Z Karoliną jesteście, przepraszam, dyrektorem komunikacji. Jak ty znajdujesz czas na to wszystko? I co na to Karolina? Nie znajduję. Nie znajdujesz. Niestety ostatni czas to było dużo, bo kończyłem też pracę, to było dużo siedzenia po nocami. No co efekty widać w 3 miesiące, czy 4-10 kilo przybyłem. No człowiek nie jest stworzony do siedzenia tak tylko przy monitorze. Brakuje mi właśnie ruchu. No nie wiem, no nie znajduję. To jest dla mnie jedno z najcięższych doświadczeń ostatnich miesięcy, bo tego czasu nie ma po prostu. Po obronie tego doktoratu mam nadzieję, że będzie lepiej. No i taki ostatni punkt ważny na tej linii czasu, 2 czerwca 2023 roku zostałeś wybrany sekretarzem Diecezji Wschodniej i to jest ten moment, kiedy te nasze linie się stykają, bo w tym momencie jesteś moim najbliższym współpracownikiem, działamy razem, czyli ostatnie pokolenie z przedostatnim pokoleniem się zetknęło. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Karolina, widzisz jakieś przeciwwskazania do tego, żeby twój mąż został ordynowany? Nie. Nie widzisz? Jaka bezkrytyczna żona. No to w takim razie, gdybyś miała zarekomendować Mateusza do służby w Kościele jako pełnoprawnego pastora, to co byś powiedziała? Jakie cechy pozytywne? Mateusz jest bardzo szczerą osobą i ma takie szczere serce i otwarte na Boga, na to, żeby podążać za Nim. I od początku nasze małżeństwo to była taka decyzja od początku służby Bogu, więc nie chcemy zejść z tej ścieżki, z tej drogi. Mateusz jest bardzo osobą taką skrupulatną, wytrwałą i ja go osobiście podziwiam za ten doktorat, bo no, to jest dla niektórych tylko, dla niektórych ludzi. I te talentów może też przybywać nam dzięki Bożej łasce i wierzę, że Mateusz będzie po prostu cały czas działał w służbie Bożej i będzie błogosławieństwem. Super. I ty oczywiście go będziesz wspierać. Tak jak mówię, ordynacja jest taką wspólnym wydarzeniem rodzinnym, małżeńskim, życiu pastorskim. Popatrzcie, jakich mamy ludzi w Kościele i ludzi, którzy chcą służyć z wielkim oddaniem Panu Bogu. Karolina i Mateusz. Myślę, że to jest pewnego rodzaju też apel do ludzi młodych, do młodzieży. Możecie również być tacy, możecie również służyć Panu Bogu. Nie bójcie się tego, chociaż jest trudno, czasami trzeba po nocach posiedzieć, to zobaczcie, widzicie przed sobą ludzi szczęśliwych, ludzi oddanych, ludzi, którzy postanowili służyć Bogu i mają z tego powodu szczęście. Dlatego chcielibyśmy dożyć takiej chwili, kiedy będzie no, nie tylko 19, ale jakaś wielokrotność tej liczby studentów w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej, bo od tego się zaczyna, tak jak zaczęło się w życiu Mateusza. A więc zachęcamy do tego, abyście szli w ślady Karoliny i Mateusza i wybierali służbę dla Boga i dla Kościoła. Amen. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy poznać bliżej drogę, jaką Pan Bóg prowadził Karolina z Mateuszem aż do tego momentu. Teraz będzie czas na taki moment ważny też, właśnie uwielbienie Boga. Pieśń wykona Tania i Igor. Będzie to pieśń w języku ukraińskim, ale będziemy mogli zobaczyć tłumaczenie właśnie na ekranie. Pieśń nosi tytuł po polsku Niezmienny Bóg. Zapraszam do wysłuchania. Незмінний Бог, доводиш нам це Ти щодня, коли боюсь, говориш до мого серця, постійний Ти, коли надії не знайти, береш мій біль. Який може розп'яти Твоя любов спасла моє життя навік і об'єднала нас з Тобою. Я визнаю лише в Тобі моя надія, Ти є мій скарб. Твої рубці, я бачу їх на цих руках, і знаю я, що можеш Ти не в силі я. І ось я тут, стою в тіні Твого Христа, огорнута, як немовля свого Отця. Твоя любов спасла моє життя навік і об'єднала нас з Тобою. Я визнаю лише в Тобі моя надія, Ти є мій скарб. Боже, постраждав Ти за мої гріхи, розп'ятий. Страждав Ти за мої гріхи, розп'ятий. Твоя любов спасла моє життя навік і об'єднала нас з Тобою. Я визнаю лише в Тобі моя надія, Ти є мій скарб. Твоя любов спасла моє життя навік і об'єднала нас з Тобою. Я визнаю лише в Тобі моя надія, Ти є мій скарб. Амен. To jest wspaniałe w naszym tutaj zborze, że zarówno młodzież ukraińska, młodzież polska, czy każda inna osoba bez względu na to, skąd pochodzi, może chwalić Boga. Niestety nie zobaczyliśmy może, jak to brzmi po polsku, ale to jest wspaniała okazja, żeby porozmawiać z Tanią, z Igorem, żeby więcej dowiedzieć się i zrozumieć w swoim ojczystym języku. Teraz będzie taka część nabożeństwa, w której możemy uczestniczyć wszyscy. Będzie to czas zbierania darów. Poproszę teraz wyznaczone osoby, żeby zebrały dary. Dary pierwszej części nabożeństwa są darami na cele misyjne. Proszę teraz o powstanie. Będziemy się modlić, żeby podziękować Bogu za dary. Kochany Boże, tak bardzo dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam pieniądze, które możemy potem ofiarować Tobie. Spraw, by były one wykorzystane w dobrym celu, by były wykorzystane ku Twojej chwale. Niech będzie Ci, Boże, za wszystko cześć i chwała. Amen. Zbliżamy się do czasu studium Słowa Bożego, ale jeszcze zanim to nastanie, będziemy śpiewać pieśń pod numerem 197, Jak wspaniały dzień to będzie. Jest to pieśń, która wprowadzi nas właśnie w studium Słowa Bożego. Zapraszam. Pozostańmy stojąc, będziemy się modlić przed studium biblijnym. Drogi Boże, tak bardzo dziękuję Ci za tą pierwszą część nabożeństwa, która teraz miała miejsce, za to, że mogliśmy bliżej poznać Mateusza, Karolinę, że mogliśmy śpiewać na Twoją chwałę, a teraz będziemy studiować Twoje słowo. Bądź z każdą grupą, pozwól, byśmy jak najwięcej wyciągnęli do naszego codziennego życia. Niech będzie Ci za wszystko cześć i chwała. Amen. Teraz będzie czas studium Słowa Bożego. Zapraszam wszystkich, żeby udali się do swoich klas, dzieci, żeby poszły na szkółkę sobotnią, a internautów też do transmisji. Dziękuję. Dzień dobry. Witam na kolejnym studium Biblii w zborze w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj studiować temat tęsknota za Bogiem na Syjonie. Będziemy mówić o tym, czym jest Syjon, z czym się to wiąże. Studium będzie oparte na Księdze Psalmów. Wraz ze mną w studiu dzisiaj są Maksymilian, Anna, Mariusz. Będziemy studiować Słowo Boże. Chcemy się modlić, zaprosić naszego gospodarza, aby był z nami. Maksymilianie, czy mogę Ciebie prosić? Niebiański Ojcze Boże Wszechmogący, nasz Stworzycielu i Opiekunie, chcemy serdecznie podziękować Tobie za to, że pozwoliłeś nam w dniu dzisiejszym właśnie zebrać się, aby studiować Słowo Boże. To Słowo, które przekazałeś przez wielu autorów, wielu proroków. Dziękujemy Ci za to, że go mamy i że możemy szukać w nim natchnienia i wskazówki dla naszego życia. Pobłogosław nasze studium i bądź z nami. Amen. Amen. Moi drodzy, chciałem zapytać Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, może dla niektórych to będzie oczywiste pytanie, ale dla niektórych może nie. Czym jest Syjon? Co to jest Syjon? Będziemy mówić o Syjonie, zdefiniujmy sobie. Jak Biblia mówi Syjon, tak jak przed lekcją rozmawialiśmy, nazywa Izrael, nazywa naród wybrany córką Syjonu. Czymże jest ten Syjon? Może takie pierwotne znaczenie, bo tych znaczeń jest rzeczywiście kilka i myślę, że w tych psalmach, które będziemy dzisiaj czytać, studiować, jest też kilka jego znaczeń. Tak, rzeczywiście takie pierwotne to góra dzisiaj w Jerozolimie. Tak? Kiedyś Jerozolima miała inną nazwę, to było miasto Jebus, stolica Jebuzejczyków i potem po zdobyciu tego miasta Dawid tam założył swoje królestwo, zbudował pałac, no i potem też w konsekwencji świątynię Boga na tym właśnie wzgórzu. Ale oczywiście, tak jak wspomniałeś tutaj, to się też odnosi do miasta, do całego miasta Jerozolimy. To się też odnosi do całego narodu, który nazwany jest na przykład córką syjońską, więc jest kilka znaczeń i myślę, że kontekst pozwala nam dopiero uzmysłowić sobie, w jakim znaczeniu słowo Syjon w danym fragmencie psalmu zostało, czy w ogóle w danym fragmencie Biblii zostało użyte. Jeszcze mogłabym tutaj dołożyć czy rozszerzyć Twoją wypowiedź. Mamy też informację, że jest to góra Syjonu, czyli coś, co jest potężne, coś, co ma dobre fundamenty, coś, co się nie zachwieje. Tak jest. Syjon, więc zdefiniowaliśmy sobie tak trochę, powiedzmy, jeszcze będziemy mówić, tak jak Mariusz powiedział, w kontekście psalmów, które będziemy czytać na temat Syjonu. Biblia mówi jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym, żebyśmy sobie teraz wymienili, że Syjon jest radością całej ziemi. Czy możecie mi powiedzieć dlaczego? Skoro powiedzieliśmy Syjon, to jest coś w Biblii, coś takiego, co jest w Izraelu, góra Syjon, tak? Co oznacza Syjon jako radość dla całej ziemi? Dlaczego Syjon jest radością dla całej ziemi? Jako wstęp do kolejnego. Prawdopodobnie rozwiązanie jest takie, że tam na Syjonie była świątynia i tam też była cała ta liturgia świątynna, czyli te wszystkie nabożeństwa, składanie ofiar. Tak. No i to miało znaczenie jako błogosławieństwo dla tych, którzy z tej świątyni korzystali. Aha. A że były to osoby nie tylko mieszkające w Jerozolimie czy bliższej okolicy, ale także pielgrzymi, którzy tam docierali 3 razy w roku. I właśnie warto wspomnieć o tym, że była świątynia. W wielu religiach też są świątynie, prawda? I to nawet znacznie większe, piękniejsze. Miałem okazję zobaczyć jakieś resztki po świątyni Bala w Palmyrze w Syrii. No to by tak porównać nawet świątynię tą izraelską z czasów, powiedzmy, Salomona, czasów jej świetności, to byłaby naprawdę skromna do tej świątyni Bala. Ale rzeczywiście Żydzi mieli jedną świątynię i ona była takim centrum ekonomii zbawienia. Tam się całe życie duchowe, religijne koncentrowało i właśnie do tego miejsca ludzie pielgrzymowali. Czy nie było takich sobie kościółków, prawda, świątyń w każdym mieście, ale to było to jedno centralne miejsce kultu, gdzie cały naród, jak wspomniałeś, 3-krotnie w roku podąża, bo to też było miejsce przybywania Boga, jego nawet, powiedziałbym, realnej, fizycznej obecności, bo przez pewien czas tam się unosiła szekina nad Arką Przymierza, prawda? Więc stąd często są te wyrażenia, że Bóg mieszka na Syjonie, Bóg jest w swojej świątyni, bo w taki sposób fizyczny, no, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale Bóg tam objawiał swoją obecność. Jeżeli w budynku, w tym momencie świątynnym budynku, znalazł się człowiek, czy znalazł się nawet w przedsionkach tej świątyni, to już zmieniały się jego emocje. Z ludzi, którzy przychodzili tam z problemami, wyciszali się. Z ludzi, którzy wchodzili jako smutni, nabierali jakby zaufania i pewności, odczuwali taki niewidoczny, ale dotyk Boży. I to powodowało u nich radość. W psalmach mamy takie słowa. Lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej 1000. I chciałem porozmawiać, skoro lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, jeden dzień na Syjonie jest lepszy niż 1000 gdzie indziej. No dobrze, ale dzisiaj Syjon, możemy jechać, zobaczyć Syjon, tak? Górę w Izraelu, zobaczyć jak wygląda. Co psalmista chce nam powiedzieć? Czy my możemy doświadczyć tej radości, jaką ma psalmista, czy nie? Czy to już coś, co było gdzieś tam w Starym Testamencie i my w żaden sposób tej radości nie możemy doświadczyć? Ja byłem kilka razy w Izraelu i tam właśnie też oglądałem Górę Syjon. A przyznam się, że w takim sensie jakby geograficznym to przeżyłem rozczarowanie, bo nawet Góra Oliwna góruje nad Wzgórzem Świątynnym, więc patrzymy z Góry Oliwnej. No i tam niewiele zostało. Dzisiaj są tylko dwa meczety, jakieś tam pozostałości z świątyni. W zasadzie mur oporowy dawnej świątyni z czasów Heroda, czyli nie z tych czasów nawet najstarszych. I w tym sensie tam niczego szczególnego nie przeżyjemy. Może kiedy wiemy, co tam się działo, to jakiś sentyment, jakaś świadomość biblijna sprawia, że człowiek coś tam w duchowym sensie przeżywa, ale tam chodziło o obecność Boga i my dzisiaj również możemy przeżywać to samo, doświadczając jakby obecności Pana Boga w naszym życiu. Więc wciąż ten Syjon dla wierzących ludzi istnieje. Wiemy, gdzie jest Bóg, wiemy, że chce się z nami spotykać, kontaktować, więc możemy tej samej radości doświadczać, jaką doświadczali ludzie, o których pisze psalmista. Ten cytat, który przedstawiłeś, odczytałeś, że lepszy jest dzień w przedsionkach. Ja też byłam w Izraelu, ale w tych przedsionkach nie widziałam ani nigdzie żebrzących. A tam jest takie właśnie odniesienie, że lepiej być tym żebrakiem, ale mieć nadzieję, mieć ufność, niż być w środku, a nie wykorzystywać tego, co ta świątynia, ten Syjon ma dla człowieka mieć. Ja myślę, że jeszcze my do końca jakby nie doceniamy, czym była świątynia, bo my patrzymy z perspektywy chrześcijańskiej. Ta świątynia dla nas nie ma dzisiaj, czy nie miała nawet większego znaczenia. Jako adwentyści wierzymy w to, że dzisiaj ten ośrodek służby Bożej jest w niebie. Tam jest ta prawdziwa świątynia, ale patrzmy na naród żydowski i z czasów Starego Testamentu, z czasów Nowego, czy nawet współcześnie wierzący Żydzi przywiązują wielką wagę. Wiecie, że cały ten dzisiaj kult odbywa się przy murze zachodnim, tak zwanej ścianie płaczu. Tam modlą się, wierząc, że jest to szczególne miejsce do łączności z Panem Bogiem. Ale jeśli tam jesteście kolejny raz, wiecie, że jest tam jeszcze inne miejsce, które według Żydów było bliższe miejscu najświętszemu dawnej świątyni. I ci zorientowani mocno idą tam dalej, bo to oznacza, że będą bliżej Boga, że ich modlitwa będzie dzisiaj lepiej wysłuchana. Tak? I to widać tą reminiscencję właśnie tego, czym była świątynia i co pozostało właśnie w świadomości, w umysłach narodu żydowskiego. Kolejny wiersz 12 tej myśli, którą Dawid poruszyłeś, albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. W starożytnym Izraelu, w krajach starożytnego wschodu może tak, określano w ten sposób króla, że jest słońcem i tarczą. I takim właśnie królem, czyli Bogiem są te dwa synonimy, słońce i tarcza. Tutaj psalmista się tak rozpływa nad tym, jakby to było wspaniale, gdyby mieszkał na Syjonie, gdyby był na Syjonie, gdyby mógł przyjść do Syjonu, tak? Czyli my dzisiaj również żyjemy, możemy żyć, mamy zaproszenie do Bożej obecności, do tego, aby żyć z Bogiem, aby być z Nim każdego dnia. Tutaj w psalmie jest nawet napisane tak, gdyż Pan Bóg jest słońcem i tarczą, Pan darzy łaską, On też wieńczy chwałą i nie odmawia dobra tym, którzy żyją w czystości. Tak? Także mamy tutaj coś więcej na temat tego, co znaczy żyć i znaleźć się na Syjonie. Moi drodzy, więc ustaliliśmy, że Syjon jest to miejsce, gdzie Pan Bóg zamieszkiwał pośród ludzi, tak? Dobrze, więc moi drodzy, przeczytamy teraz Psalm 122, tam przeczytamy od 1 do 5 wersetu. Mogę przeczytać przekładu ekumenicznego. Ucieszyłem się, kiedy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana i właśnie stanęliśmy w Twoich bramach, o Jeruzalem. O Jeruzalem, miasto zbudowane tak, aby było zwartą całością, do którego pielgrzymują według prawa Izraela pokolenia pańskie, by chwalić imię Pana. Bo tu stoją trony sędziowskie, trony domu Dawida. No właśnie. Więc mamy obraz takiego dostojnego miasta, miasta, w którym mieszka wielki król. Ale mamy dalej powiedziane o czymś niepokojącym. Proście o pokój dla Jerozolimy, niech się poszczęści tym, którzy Ciebie kochają. Niech panuje w Twych murach pokój i szczęście w Twoich pałacach. Jak to jest, że trzeba było prosić o pokój dla Syjonu, prosić o pokój dla Jerozolimy? Co takiego dawało znalezienie się w tym mieście? No, problem, jeżeli chodzi o pokój, to nie jest tylko pokój od zewnątrz, czyli w relacji z sąsiadami, czy krajami ościennymi, to jest też pokój wewnętrzny. Dlatego, że jeżeli wśród samych Izraelitów były spory, były jakieś niewłaściwe rzeczy, krzywdy i tak dalej, no to niestety to zaburzało pokój, ten pokój, który emanował z tych nabożeństw, które były w świątyni. I dlatego też modlitwa o pokój jest modlitwą o dobre relacje z Bogiem i z ludźmi. Dodam jeszcze, że Wspomniałem o tym, że świątynia była miejscem kultu, ale też miejscem pojednania, tak? Mhm. Więc tak, tam można było rozwiązać jakby swój największy problem, a największy problem to problem grzechu. Tak. I w świątyni Pan Bóg oferował rozwiązanie, tak? Przyjdź, złóż ofiarę za swój grzech i wyjdziesz z tego miejsca z pokojem w sercu. Tak. Twój problem będzie naprawiony. Tak? I widzimy też autorów psalmu, którzy zmagali się z problemem grzechu. I jaką różnicę czyni świadomość odpuszczenia, przebaczenia grzechów. Zupełnie zmienia nastawienie człowieka. Pojawia się pokój w umyśle, w sercu. Tak. Pojawiają się relacje i to wszystko można było uzyskać, przychodząc do świątyni. Mhm. Tak? Zobaczcie, w wielu miejscach ludzie do tego miejsca pielgrzymują, przygotowują się. No ja sobie zdaję rację z tej atmosfery, jaka panowała, kiedy ludzie z różnych plemion izraelskich, z różnych miejsc Izraela kilka razy w roku szli rodzinami, prawda, miastami po to, by w tym szczególnym miejscu w obecności Pana Boga się znaleźć. Więc ja potrafię zrozumieć właśnie te emocje, a zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, jak często tego pokoju brakowało, albo jak często tracono to miejsce, tą świątynię, prawda? Przecież były całe długie okresy, kiedy ta świątynia była zniszczona, była zanieczyszczona, kult tam nie istniał, więc to jeszcze zmagało tą tęsknotę za tym szczególnym miejscem. Mhm. A te dwa zdania, tam bowiem stoją trony sądu, trony domu Dawida. Tak, dlatego, że świątynia albo w ogóle miejsce Syjonu to były dwukierunkowe, miało dwukierunkową działalność. Z jednej strony to było miejsce religijne, a z drugiej strony to też było, król był sędzią. A w innych psalmach mieliśmy informację, że król jako sędzia jest zawsze sprawiedliwy. Bóg jako król i jako sędzia. Więc z takich sądów sprawiedliwych człowiek wychodził pełen pokoju. Tak jest, tak jest. Dziękuję bardzo. Ze względu na dom Pana naszego Boga pragnę szukać Twojego dobra. Tak się kończy ten psalm. Ze względu na dom Pana. Ze względu na Syjon chcę szukać Twojego dobra. Dobrze. Dalej. Moi drodzy, moglibyśmy mówić o tym praktycznie. Faktycznie to, co Mariusz wspomniał, kiedy ci wszyscy ludzie przychodzili na Syjon, przychodzili do świątyni, wiecie, to tak troszeczkę jak z tą ofiarą pokoju między kapłanem a tym, który przychodził, była nawiązywana taka szczególna więź. Tak? Także było to też miejsce, gdzie więzi międzyludzkie mogły być uleczone. Ale teraz mamy taki cytat, który chyba bardzo często się pojawia. Psalm 87, pierwszy i drugi werset. Mariuszu, widzę, że masz otwarty. Bardzo bym prosił, abyś przeczytał. Tak. Synów Koracha, psalm, pieśń. To, co na górach świętych założył bramy Syjonu, miłuje Pan, bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba. To, co założył Pan, miłuje. Pan miłuje Syjon. Co to oznacza? Co takiego to jedno zdanie oznacza? Ono ma niezwykłe znaczenie, nawet historyczne, polegające na tym, że gdy skończyło się królowanie Salomona, tak, doszło do rozpadu Izraela na dwie części i plemiona północne postanowiły założyć sobie swoją własną świątynię. Tak jest. Żeby nie trzeba było tam wędrować na południe, to będziemy mieli tutaj własną świątynię. No i to sprawiło, że był jakiś, użyję takiego słowa, dualizm religijny, czyli rozdwojenie. Tak? Bo rzeczywiście była tam świątynia, tylko że ona nie była pobłogosławiona bezpośrednio przez Pana Boga. Nie była poświęcona Jego obecnością, czyli pojawienie się szekiny. I czynienie z niej jako centrum kultu religijnego i konkurowanie z tą świątynią, która rzeczywiście miała Bożą aprobatę, prowadziło Izrael do wielkiego bałwochwalstwa. Tutaj jeszcze istotna rzecz, że to słowo Syjon w tym psalmie odnosi się do miasta, bo mamy tutaj wers 3. Chwalebne rzeczy mówi się o Tobie, miasto Boże, prawda? Więc nie tylko już świątynia, ale całe miasto. Zobaczcie, nie ma chyba żadnego innego miasta na świecie, które byłoby bardziej znane. Częściej występowałaby jego nazwa w podręcznikach historii, nie wiem, w pieśniach, w poezji niż Jerozolima. Tak. Moglibyśmy tutaj masę teraz wymienić różnych dzieł, gdzie ta nazwa funkcjonuje. To miasto jest takim miastem symbolicznym. Ważnym jest dla Żydów, ważnym jest dla chrześcijan. Nawet w pewnym okresie dla muzułmanów było to bardzo ważne miasto i kiedyś muzułmanie modlili się nie w kierunku Mekki, jak to jest dzisiaj, ale w kierunku właśnie Jerozolimy. Więc szczególne miasto. I tutaj jeszcze ten psalm sugeruje, że ta świątynia, to miasto to jest nie tylko miasto dla Żydów, ale jest to miejsce, gdzie każdy człowiek może przyjść i Panu Bogu oddać chwałę, tak? Bo psalm tutaj sugeruje, że nawet ci, którzy tam się nie urodzili, to będzie mówiło się o nich, że tam się urodzili. Czyli jeśli ktoś duchowo się zbliżył do Boga, jedynego Boga, do Boga Izraela, był traktowany jako ten, który jakby urodził się również na Syjonie. Tu jest interesujący aspekt tak zwanego naturalnego urodzenia lub urodzenia prawnego. Czyli wytłumaczę. Jeżeli ktoś urodził się jako Polak, rodziców miał Polaków, to jest rzeczywiście z punktu widzenia i faktycznego, i prawnego jest Polakiem. Ale mogą być takie sytuacje, w którym ktoś nie urodził się, nie miał rodziców Polaków, ale się tutaj przeniósł i odbył okres próby, tak, 5 czy 10 lat i w tym momencie państwo adoptowało tego człowieka jako obywatela na tych samych prawach, jak ten, który się urodził, których rodziców miał Polaków. W związku z tym ta idea adopcji dziecka Bożego jest rozwinięta później tutaj w nauczaniu apostoła Pawła. Dlaczego? Dlatego, że skoro poganin stawał się chrześcijaninem, no to był spór o to, czy rzeczywiście ma korzenie izraelskie, żydowskie, właściwe, czy pochodzi od Abrahama. No i apostoł Paweł właśnie wtedy to rozstrzegał, że rzeczywiście przez sam fakt, że przyjął Jezusa Chrystusa i przyjął Jego nauczanie, to przez to został adoptowany do rodziny Bożej i stał się również Izraelitą nowej ery, Nowego Testamentu. Jest taki tekst, który mówi: mój dom będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów, prawda? Czyli nikogo nie wyklucza. O to chodziło. Ja powiem wam, że bardzo to przeżyłem, jakby to lepiej zrozumiałem. Właśnie w Jerozolimie, kiedy spotkałem pod ścianą płaczu czarnoskórych Żydów. Wiemy, że jest spora liczba tych osób, które wyznają prawdziwego Boga, czyli nie tylko te więzi fizyczne, ale bardzo ważne były więzi duchowe. Ludzie, którzy akceptowali jedynego prawdziwego Boga, akceptowali religię żydowską, byli na podobnych prawach, byli jakby przyjmowani jak Żydzi. Bóg mówi, dam im nawet lepsze miejsce niż mają synowie i córki, prawda? Tych, którzy akceptują moje zasady, którzy mnie akceptują i we mnie wierzą. Widzimy tutaj tak troszeczkę, można powiedzieć, wrzucony kij w mrowisko, tak? W jednym miejscu. Słuchajcie, tak mówimy o tym, o tej adopcji, ale posłuchajcie, kogo Pan Bóg chce na Syjon adoptować. Wymienię Egipt, Babilon jako tych, którzy mnie znają, również Filistę, Tyr i Etiopii powiem, że tam jest miejsce ich urodzenia. Co łączy te miasta? Babilon, Egipt, Filistea. Znaczy, no, to są wrogowie. Ludy. Naturalnie wrogowie Izraela. Duże miasta z centra różnych religii pogańskich, prawda, tak, które często są w takim negatywnym świetle ukazywane w innych miejscach Biblii jako symbol niewiary, zepsucia, czy powiedzmy bałwochwalstwa. Prawda? Nawet Bóg wyprowadzał naród izraelski właśnie z tamtych miejsc. Stary Testament, a czytamy, że na Syjonie jest miejsce dla każdego. Nawet dla tych, którzy na początku byli wrogami Boga. Tu jest też takie wyjaśnienie, że bardzo wielu Izraelitów zostało na tych terenach ościennych, czyli na terenie Babilonii, na terenie Persji, na terenie Azji Mniejszej, a także i w Egipcie. I potem to już widać, że tam tworzyły się te gminy żydowskie, tam bywały synagogi i oni pozyskiwali również innych osób, którzy nie urodzili się jako Żydzi, ale którzy niekiedy włączali się do, przepraszam, nieładnego słowa, więc muszę zmienić, żydostwa na wspólnotę Żydów, tak, przez związki małżeńskie. I przez to włączani byli do tej wspólnoty i mówi się o nich, że są prozelitami. Mhm. Już ten problem prozelitów był już rozstrzygany w pierwszym kościele chrześcijańskim, co opisane jest w Dziejach Apostolskich. W związku z tym to niekoniecznie musieli być tacy ludzie niezwiązani z religią izraelską, ale na pewno tacy, którzy się do tej religii przyłączyli. Mhm. Czyli I tu trzeba od razu wspomnieć, że te teksty nie utwierdzają nas w zrozumieniu, że ci Babilończycy, ci Egipcjanie, ci poganie są objęci łaską Bożą i nie muszą niczego zmieniać, ale my ich już, że tak powiem, ochrzcimy. Nie. Myślę, że znaleźć się na Syjonie, być włączony, tak jak mówiliśmy, w tym okresie przejściowym, tak? Że to ta adopcja sama przez się ma w sobie ten aspekt Syjonu. Mówiliśmy o tym, że Syjon jest miejscem wybranym przez Boga i miejscem, w którym Pan Bóg wybiera sposób, w jaki oddaje mu się cześć. Ale znajdą się na tym Syjonie i ci, którzy zaczęli jako jego wrogowie, a odwrócili się od tego. Czyli mamy nawróconych. Tak jest. Na pewno mamy nawróconych. Tak jest. Proszę bardzo. W tej chwili, jeśli mogę, mamy kolejny psalm, psalm 46, tak, który jest w naszym studium i to jest jeden z tych psalmów syjońskich, pieśni syjońskich. Zresztą bardzo znany w chrześcijaństwie, dlatego że ten psalm stał się hymnem protestantyzmu. Marcin Luther napisał w oparciu o ten psalm słynny hymn "Warownym grodem jest nasz Bóg". I tak jest ten psalm zatytułowany też w naszych Bibliach. I tu jest pokazane jakieś takie wielkie zamieszanie, prawda? Zobaczmy, co się dzieje w świecie. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu jego i tak dalej, ale gdzie możemy znaleźć to bezpieczeństwo, ten pokój? Właśnie w tym Bożym mieście, w tym mieście, w którym jest przybytek Najwyższego, w tym mieście, gdzie Pan Bóg jest w nim, prawda? Więc znowu pokazanie, że to Bóg jest ucieczką dla swojego ludu, że to Bóg jest tym gwarantem bezpieczeństwa. Oczywiście tutaj symbolicznie to miasto, Jeruzalem, jest takim miastem szczególnym, miastem pokoju, ale nie z racji, powiedziałbym, jakiegoś tutaj wyróżnienia, tylko z racji obecności Boga, który tam panuje, prawda? Wiecie, że ta świadomość w naszym życiu, że mamy potężnego Boga, sprawia, że mniej boimy się tego wszystkiego, co nas otacza, co jest na zewnątrz, a co czasami jest też niebezpieczne dla naszego życia fizycznego czy życia duchowego. Tutaj ten 6. werset. Gdy Bóg w nim przebywa, nie grozi mu ruina, Bóg je wspomoże, zanim nadejdzie świt. Czyli jeszcze podczas tej najciemniejszej nocy Bóg jest z tymi, którzy są na Syjonie. A świt jest taką porą, kiedy najczęściej dochodzi do zbrojnych agresji na inne narody. I dlatego ten wyraz tu się pojawił. I właśnie warownym grodem nie jest wcale Jerozolima, prawda? Tylko warownym grodem jest Bóg Jakuba, ten Bóg, który tam jest obecny, tak? I on jest tym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Interesującą rzeczą jest również i to, że ten psalm nie tylko mówi w sposób przenośny, ale także dosłowny o katastrofach naturalnych, jak powodzie, trzęsienia ziemi. To też miało miejsce na Bliskim Wschodzie. Przy okazji podpowiem, że w XVIII wieku zarejestrowano trzęsienia ziemi w XVII również w Polsce. Kroniki zarejestrowały. W związku z tym tego rodzaju zdarzenia na pewno miały miejsce również i na terenie Palestyny i w innych krajach. Jeżeli chodzi o duże pożary, to akurat wydaje się, że ta okolica Jerozolimy raczej nie była pod tym względem narażona. Natomiast, no i nie była na pewno narażona na powódź, bo tam żadne wielkie rzeki nie płyną. Nie? Ale sprawa jest taka, że nawet jeżeli nie ma naturalnych katastrof, nie ma wojen, to są różne rewolucje, zamieszki, no i wszystkie rzeczy złe, które potrafią niezbożni zorganizować przeciwko innym osobom. I możemy trochę doznać takiego dysonansu poznawczego. Jak czytamy te psalmy, które opisują Syjon, mówią o jego potędze, o wielkości, majestacie. I teraz wystarczy jedna prosta wycieczka do Jerozolimy, by troszeczkę się rozczarować. Ja pamiętam takie moje rozczarowanie, kiedy byłem pierwszy raz w Ziemi Świętej, bo gdzieś czytając Pismo Święte wszystko wydawało mi się większe, bardziej majestatyczne, a przyjeżdżasz tam, przecież to jest w końcu maleńki skrawek ziemi. Tak? Owszem, bardzo ważne, tam się działo wiele rzeczy, tam cały czas to był bardzo niespokojny fragment świata, ale właśnie Góra Syjon. Zobaczcie, gdy patrzymy na praktyki narodów ościennych, na narody pogańskie, najczęściej budowali swoje świątynie, miejsca kultu na najwyższych górach, prawda? A gdy patrzymy na Jerozolimę, to wcale ta świątynia nie była usytuowana na najwyższej górze. Wspomniałem chociażby Górę Oliwną, która jest wyższa. Jest jeszcze trochę gór Izraelu również wyższych. To czemu właśnie psalmiści tak się rozpływają w tym opisach jakby potęgi tego miejsca? Ten majestat polegał na tym, że tam mieszkał Bóg i to czyniło je miejscem szczególnym, miejscem wielkim, więc na pewno nie jakieś tam względy geograficzne, prawda, czy krajobrazowe, ale świątynia i obecność Boga sprawiała, że to miejsce dodawało i do dzisiaj dodaje ludziom wierzącym otuchy. Tak, Pan Bóg nie wybrał najpiękniejszych gór, najwyższych gór, najpiękniejszego miejsca na świecie, tylko wybrał akurat tamto miejsce w tamtym czasie. I bardzo skromną świątynię. I nie wybrał najlepszych ludzi. I nie wybrał największego i najwspanialszego grupy ludzi. Tak jest. Ale ten sposób patrzenia na wielkość miasta, kraju nie jest koniecznie związane z fizyczną wielkością, bo dla przykładu podamy, że w Stanach Zjednoczonych, najbogatszym kraju na świecie, największa potęga militarna, a stolica jest Waszyngton, która nie jest jakimś miastem wielkim. Ja nie wiem, ile razy by się Waszyngton zmieścił na terenie Nowego Jorku, ale kwestia, że ma to znaczenie, tak? Że w Nowym Jorku sobie mogą krzyczeć, co chcą, ale tak naprawdę to, co w Waszyngtonie na Kapitolu zostanie uchwalone, to będzie realizowane w Nowym Jorku, nie? Tak jest. Tak jest. Dlatego nie strasz nam trzęsienia ziemi, ani ruchy gór na dnie potężnych mórz. No, wypisz, wymaluj tsunami, tak? No to w zależności od tłumaczenia. Ale 10 werset 46 psalmu kładzie kres wojnom po same jej końce. Łamie łuki i kruszy włócznie. Tarcze pali w ogniu. Nie ma takiej broni, która została wyprodukowana, a nie użyta. Tak? Każda broń, która została wyprodukowana, nawet dziesiątki lat wcześniej, dzisiaj mamy taką, dzisiaj widzimy, jak broń, która została wyprodukowana dziesiątki lat wcześniej, cały czas sieje zniszczenie i pożogę u naszego sąsiada. Moi drodzy, ale niezachwiani jak góra Syjon. Kończąc. Niezachwiani jak góra Syjon, więc widzimy... Proszę bardzo. Piękny psalm 125, który pokazuje nam schronienie w Bogu. Tak. I znów ta geograficzna sytuacja tego miasta tutaj jakby jest pewnym też symbolem, w jaki sposób Pan Bóg działa w naszym życiu, bo powiedziane jest, że tak jak Jeruzalem otaczają góry, a to tam był, to wie, że Jeruzalem otaczają góry. Jedną z nich jest Góra Oliwna, ale jeszcze inne pomniejsze góry. Tak Pan otacza lud swój teraz i na wiek, więc mi wyobrażam, że ludzie, którzy tam pielgrzymowali z różnych miejsc, czy z terenów gdzieś tam pustynnych, czy z terenów gdzieś z północnych, prawda, gdzie raczej było płasko, przychodzą i widzą to piękne miasto otoczone górami. To im uzmysławiało tą troskę Bożą o człowieka. Tak jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan Bóg otacza tych, którzy się Go boją. Otacza ich przed tymi, którzy są niesprawiedliwi, którzy czyhają na ich bezpieczeństwo. Tak. To może przeczytajmy jeszcze kawałek psalmu 125. Tak nie utrzyma się władza bezbożnych nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym. Tu jest też bardzo ważne, ponieważ to miasto nie zawsze, Syjon nie zawsze był w rękach ludu Bożego. Tak? Syjon dostał się w ręce ludu Bożego w pewnym momencie. Nad ziemią przydzieloną sprawiedliwym po to, by nie byli zależni od tych, którym bliskie jest bezprawie. Widzicie, mówiliśmy o tym, że na Syjonie są trony sądu, tak? Więc Pan Bóg mówi o miłosierdziu, o pokoju, ale mówi również o sprawiedliwości. Jeszcze tu jest jeden ciekawy aspekt, tak? Mianowicie mamy do czynienia ze sprawiedliwymi, którzy cierpią i zaczynają wypominać Panu Bogu, dlaczego ci niesprawiedliwi, ci bezbożni, im się powodzi, a my cierpimy. No i to jest pewna pokusa, że wtedy ktoś pomyśli, no dobra, to ja zacznę tak robić, jak ci sąsiedzi, którym się powodzi, będę w życiu również tak kombinował jak on, to dobrze na tym wyjdę. Ale to są wszystko kręte drogi. Tak jest. A kręte drogi to mają to do siebie, a zwłaszcza gdy jest to droga w górach i wytyczona jest w formie serpentyny, to każde przyspieszenie jest niebezpieczne i może skończyć się dużą katastrofą, dużym wypadkiem. I tak też jest, że ja znam takie powiedzenie, że bezbożny to również i diabeł sprzyja. Mhm. Ale sprawiedliwym diabeł już nie sprzyja. Dlaczego? Dlatego, że jak Pan Bóg ochronę tylko swoją na jakiś czas odsunie, tak? Mhm. Zatrzyma, to diabeł już potem wie, co zrobić z takim człowiekiem. Mhm. Czyli mimo istnienia zła, tak, to lud Boży zawsze może mieć nadzieję. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te myśli. Moi drodzy, proszę o modlitwę. Mariuszu, mogę Cię prosić o modlitwę? Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za to, że Ty jesteś Bogiem, który króluje na Syjonie. Tobie dziękujemy za te wszystkie myśli, które nam przybliżyły Ciebie, Twoją obecność i to szczęście, które przeżywali ludzie w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, współcześnie, z powodu właśnie tych gwarancji, które nam dajesz, a które otrzymujemy poprzez wiarę w Ciebie, że tam, gdzie Ty jesteś, tam jest pokój, tam jest bezpieczeństwo, tam jest przebaczenie grzechów i tam jest też nadzieja na przyszłość. Dlatego, Panie Boże, bądź z nami, pozostań z nami. Szczególnie prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla osób, które nie są tak bardzo pewni Twojej obecności, osób, które przeżywają dramaty, tragedie w swoim życiu. Bądź im bliski i, Panie, spraw, aby w Tobie właśnie mieli nadzieję i siłę do uporania się z wszystkimi problemami, które stawia im na co dzień życie. Niech imię Twoje będzie błogosławione. Jeszcze raz przyjmij podziękowanie za też to szczególne miejsce, gdzie dzisiaj żyjesz, królujesz, gdzie cały czas silnie trzymasz stery tego świata w swoich świętych dłoniach. Przez Pana Jezusa przyjmij tą prośbę i modlitwę naszą. Amen. Drodzy widzowie, dziękujemy, że byliście z nami dzisiejszego wieczoru, bądź kiedy to oglądacie. Ten sezon dobiega końca, ale za tydzień mamy jeszcze jedno kolejne studium. Tym razem takim ciekawym tytułem: Wielbienie Boga nigdy się nie skończy. Serdecznie Was na to studium zapraszamy. Do zobaczenia. Wierni przyjaciele. Nowa kolekcja produktów dla dzieci oparta na najwspanialszych historiach biblijnych. 5 tomów z 20 opowieściami biblijnymi. Czytajek. Elektroniczne pióro, które czyta, śpiewa i sprawia, że ilustracje mówią. Ponad 1300 dźwięków. Ponad 100 kart, które pomogą zapamiętać wersety biblijne. 13 pomysłów na gry. Puzzle, 260 elementów oraz plakat. 5 zeszytów z kolorowankami i łamigłówkami. Płyta CD z 10 piosenkami oraz podkładami karaoke. Wierni przyjaciele zmieniają świat na lepsze. Wierni przyjaciele to najlepszy prezent dla Twojego dziecka. Do nabycia na sklep.fzz.pl Jak to dobrze jest móc z kimś na serio porozmawiać. Na przykład z dziadkiem. Fajnie, że ma czas. Zna mnóstwo historii i lubi pogadać. Ola bardzo to lubi. Szczególnie, gdy wyskoczy jakaś ważna sprawa. Wtedy można się dowiedzieć wiele o życiu. Rzeczy śmiesznych i poważnych, mądrych i ciekawych. W ciągu dnia dziadek opowiada historie z życia rodziny i wtedy Ola zaśmiewa się do łez. Ale wieczorem zawsze znajdzie czas na jakąś szczególną opowieść o tym, jak sam Jezus rozwiązywał różne życiowe sprawy. Jest tylko jeden zgryz. Te usypianki są tak ciekawe, że wtedy zupełnie odchodzi ochota na sen. Jacek Mater dla dzieci. Usypianki dla Oli. Do nabycia na sklep fzz.pl. Dobry Boże, chcemy zaprosić Ciebie na to nabożeństwo, do naszych serc, abyś wypełnił je swoją miłością i dobrocią, abyś otworzył nasze umysły na przyjęcie Twoich prawd. Pozwól, żeby każde serce na tym miejscu było otwarte na Twój głos i abyśmy wszyscy mogli wsłuchiwać się w Twoje obietnice. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie, możemy zajmować swoje miejsca. Również witam naszych internautów, którzy nas oglądają przez internet. Bardzo się cieszę, że w ten spokojny i cichy dzień możemy razem wielbić naszego Pana Boga w tej sali. Muszę powiedzieć, że mamy dużo ogłoszeń na dzisiaj. Będę się starał być krótkim i klarownym. I proszę o uwagę. Jak i co soboty o godzinie mniej więcej 13 po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na wspólny poczęstunek, na wspólną agapę, gdzie możemy wszyscy się podzielić swoimi myślami oraz jedzeniem i wspólnie spędzić bardzo dobry czas. Z ogromną przyjemnością chcę zaprosić w imieniu organizatorów wszystkich na festiwal Hosanna, który odbędzie się w tym roku w dniach od 29 do 30 marca w Częstochowie. A szczegóły proszę się zapoznać na tablicy ogłoszeń. Dostaliśmy zaproszenie na kolejne warsztaty zdrowych relacji online, które odbędą się w najbliższą w niedzielę 17 marca o godzinie 10. A tytuł spotkania: Jak nie zostać ofiarą manipulanta i nigdy nie manipulować. Wszystkich zapraszam na to spotkanie online. Rada Zboru rekomenduje zborowi do chrztu dwie osoby, Katię i Patryka, którzy złożyły wyznanie wiary, a chrzest jest zaplanowany 5 kwietnia w zborze Warszawa Centrum. Także zapraszam wszystkich członków, którzy chcieliby się zapoznać bliżej z tymi osobami. Chrzest odbędzie się 5 kwietnia w zborze Warszawa Centrum. Przypominam, że pastor Zbyszek Makarewicz pełni dyżur pastorski co wtorek tu na dole na parterze o godzinie od 16 do 19. Informujemy, że grono diakonów w naszym zborze powiększa się o kolejną osobę. Ta osoba ma na imię Inna Polepczuk. I informujemy również, że dla osób, które nie zostały ordynowane na diakonów, odbędzie się ordynacja na początku kwietnia. Też radosna nowina, którą też dzieliliśmy się w zeszłą sobotę. Bardzo się cieszymy, że nasi harcerze zajęli pierwsze miejsce na ogólnopolskim konkursie AB i mogą wyruszać w drogę do Holandii już 13 kwietnia. Dobrze mówię, Kasiu? Dzięki. Aby reprezentować Polskę na wydziałowym konkursie ze znajomości Księgi Jozuego i Sędziów. Dlatego Rada Zboru proponuje, żeby dary drugiej części w dniu 23 marca przeznaczyć na wsparcie ich wyjazdu. Zachęcamy również osoby chętne do wsparcia, aby przygotowali na ten cel środki, swoje dary i osoby chętne do wpłaty na konto zborowe. Zbliżam się już do końca, ale jeszcze trochę jest. W związku z płynięciem do Rady Zboru prośb o przekazanie listów zborowych naszych członków zboru osób Swietlany Iwanowej i Wasylia Iwanowa do zboru w miejscowości Lacombe, Kanada, również siostry Edyta Żyla, Kania, do zboru w Kielcach. Informuję, że za tydzień odbędzie się głosowanie w sprawie tych osób. A teraz chciałbym jeszcze na ostatnie parę ogłoszeń zaprosić siostrę Anny Polok i siostrę Karoliny i Mateusza Krzesińskiego. Chciałam przeczytać informację, która dotyczy, myślę, potencjalnych kandydatów do Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej. Już dzisiaj słyszeliście i mieliście okazję nawet oglądać i słyszeć Mateusza, który jest naszym absolwentem, usłyszeć też informacje o innych absolwentach, którzy w podobnych okolicznościach byli przedstawieni do ordynacji. Pozwólcie, przeczytam. Za 2 lata Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna obchodzi swoje 100-lecie. Od kilkudziesięciu lat wiele osób angażowało się w wychowanie i kształcenie studentów. Obecnie czynimy to nadal. Naszym pragnieniem jest nie tylko przekazywanie praktycznej wiedzy, ale poznanie Boga. Kilka lat temu nasza uczelnia przystąpiła do realizacji projektu. Był to projekt Dostępna Uczelnia 3. Jej celem była likwidacja barier dla niepełnosprawności. Efekty wykonywanych prac już widać. Dotyczą one wyposażenia audytoriów, akademika, architektury obiektów. Wszystkie działania mają i posłużyły otwartości WSTH na osoby, którym niedomagania ze wzrokiem, słuchem czy ruchem nie pozwalają funkcjonować tak jak innym osobom, nie pozwalają im funkcjonować samodzielnie. Nasza kadra dydaktyczna i zarządzająca przeszła szkolenia, które miały na celu uświadomienie potrzeb dla ludzi z niepełnosprawnością. Jednak to jest dopiero początek naszych zmian. Planujemy nadal przystosować nasze obiekty w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnością mogły na równi z osobami sprawnymi uczyć się, mieszkać i funkcjonować na terenie kampusu. W tym roku złożyliśmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prośbę o kolejny projekt, o wiele obszerniejszy. W tym wniosku pozyskania dotacji dla naszych obiektów jest ułatwienie transportu na uczelnię, jest modernizacja systemu komunikacji. W naszym kościele na pewno są osoby, dla których ta informacja ma szczególne znaczenie. Może nie słuchają nas dzisiaj, dlatego bardzo proszę o przekazanie takich informacji. My pragniemy, aby dotarła ona do jak najszerszego, do najszerszej ilości odbiorców. Chcielibyśmy poznać takie osoby, dowiedzieć się, jakie mają indywidualne potrzeby. Bardzo prosimy, skontaktuj się z nami, jeżeli słyszysz nas dzisiaj. Studiowanie bez barier jest możliwe. Będziemy chcieli zrobić naprawdę wiele, aby ułatwić osobom naukę o szczególnych potrzebach. Chcemy być razem z Wami i razem się uczyć, razem funkcjonować. Zapraszamy. Telefony, maile na stronie internetowej naszej uczelni. Zapraszam. Dzień dobry wszystkim. Chciałam prosić o wyświetlenie plakatu. Chciałam się zwrócić do wszystkich małżonków, chcieliśmy właściwie, do tych osób, którzy myślą o wzmacnianiu swoich więzi w małżeństwie i szczególnie sekretariat rodziny w naszym kościele, we wszystkich diecezjach, będą się odbywać wkrótce takie weekendy małżeńskie. I na tych weekendach będziecie mogli zbliżyć się do siebie. Będzie to szczególny czas warsztatów, ale też takiego czasu dla siebie w małżeństwie, gdzie będziemy akurat w tym najbliższym, będziemy rozmawiać o bliskości, o różnych aspektach bliskości, o tym, jak możemy ten czas nasz małżeński, jak możemy się wzmacniać, jak możemy się wspierać, jak możemy być bardziej związani ze sobą i aby nasze relacje były mocniejsze. I już niedługo zapraszamy Was właśnie, bo na początku kwietnia zapraszamy Was na weekend małżeński w Osieczku. Tak, to jest jeden z pierwszych weekendów małżeńskich w tym roku, bo tutaj pod kierownictwem Alicji, która prowadzi we wszystkich diecezjach i koordynuje nasze działania, organizujemy po jednym spotkaniu weekendowym na diecezję i właśnie te pierwsze jest tutaj w naszej diecezji, niedaleko koło Grójca, zorganizowany właśnie w dniach od 5 po 7 kwietnia ten pierwszy weekend małżeński, także serdecznie zapraszamy. Ilość miejsc jest ograniczona, więc prosimy o zgłoszenia do końca tego miesiąca. Okulnik będzie powieszony, tam będą dane kontaktowe, ale zdradzę wam, że kontakt jest do Karoliny, więc jeżeli macie możliwość, możecie po prostu podejść i zapisać się, bo no, kolejność zgłoszeń ma tutaj obowiązuje. Natomiast jeżeli chcielibyście dojeżdżać, bo tutaj akurat zbór jest dosyć blisko położony, też jest taka możliwość, żeby dojechać na program. Także wszystkie małżeństwa zapraszamy, które chcą po prostu skorzystać z tego programu. I też zapraszamy na kolejne weekendy, które odbędą się już w innych terminach, w innych diecezjach. Dziękujemy. Zapraszamy. Zapraszamy, żebyście doświadczyli, że jesteście naprawdę obdarowani sobą nawzajem. Dzięki. Dziękujemy bardzo. I to już wszystkie ogłoszenia na dzisiaj. I teraz chciałbym, żebyśmy wspólnie, uroczyście rozpoczęli drugą część naszego nabożeństwa pieśnią 368. Chodzić wciąż z Panem. Czytam tekst przewodni do kazania. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Księga Jeremiasza, 1 rozdział, 5 werset. W miarę możliwości proszę, żebyśmy uklękli do wspólnej modlitwy. Panie Boże, ja bardzo dziękuję Ci za to, że w ten piękny sobotni dzień możemy razem, wspólnie być na tym miejscu. W pokoju, w pokorze możemy wielbić Ciebie. Również dziękuję za tych osób, których może wśród nas nie ma, ale mamy możliwość dzisiaj modlić się o nich i prosić o Twoje wsparcie, o Twoją troskę na każdą osobę, która nie mogła być na tym miejscu. Dziękuję Ci za tych widzów, którzy nas oglądają. Pobłogosław każdego, kto chce usłyszeć Twoje słowo i kto chciałby się zmienić przez Ducha Świętego. Proszę o Twoje błogosławieństwo dla pastora, który będzie miał dzisiaj kazanie, i proszę o otwarte serce nasze. I chciałbym, tak jak w ostatniej pieśni przed chwilą śpiewaliśmy, prosić: naucz mnie więcej z Tobą żyć. Naucz we wszystkim szczerym być. Naucz mnie prawdy Twoje znać, bliźnich milować, w wierze trwać. Amen. Każdy z nas teraz ma możliwość, żeby odwdzięczyć naszemu Panu Bogu swoimi darami. Zapraszam 4 chętne osoby do zbierania darów. Proszę, powstańmy do modlitwy. Panie Boże, bardzo Ci dziękujemy za te dary, które mamy złożone. Pobłogosław każde serce, które jest otwarte dla Ciebie. Proszę o Twoje błogosławieństwo, żeby te dary poszły na cele, które Ty prowadzisz i które przeznaczone w potrzebne miejsca. Amen. A teraz chciałbym zaprosić wujka Jonatana do historii dla dzieci. Również potrzebujemy dzieci na tę scenę. Także wszystkich dzieci zapraszamy tu do przodu. Cześć dzieci. Czy mamy tutaj jakieś zuchy czy harcerze? Podnieście ręce. Okej. Okay. A czy tutaj mamy jakichś dorosłych, którzy byli harcerzami, czy są związani z tym? Jest trochę. Chciałbym wam opowiedzieć krótką historię, jak powstał pierwszy Jamboree międzynarodowy. Jamboree to jest taki wielki zjazd, taki wielki kamp, obóz dla harcerzy, a tutaj chcieli zrobić taki wielki międzynarodowy w Stanach Zjednoczonych. Ale by wam to opowiedzieć, ja się przemienię i teraz ja nie jestem wujek Jonathan, ja jestem Richard Dirksen. Jestem pastorem ze Stanów Zjednoczonych i kierownik Wydziału Północnoamerykańskiego mnie poprosił, aby prowadzić i zorganizować pierwszy Jamboree, obóz dla harcerzy międzynarodowy w historii Pathfinderów. I to był w roku 1985 roku. To był rok, kiedy wujek Jonathan się urodził. I wiecie, co się dzieje na obozach? Jakie fajne rzeczy się dzieją na obozach? Co lubicie robić na obozach? Bawić się. Tak. bawić się w berka i chodzić do lasu. Aha. Bawić w berka i bawić na plac zabaw. Aha. Bawić berka i chowanego. Chowanego, o tak. Co jeszcze na to? Zdobywać sprawności. O, dokładnie. I zebrał się komitet i byli tam ludzie mądrzejsi ode mnie, bardziej doświadczeni i zaczęliśmy planować jakieś zjazdy na spływy, na rzece, nad jeziorem, jakieś wspinaczki, chodzenie po górach, jakieś zdobycie tych różnych umiejętności. A nagle dostaję telefon i dzwoni do mnie mój kierownik z Wydziału Północnoamerykańskiego i mówi: Ryszard, otrzymaliśmy jakąś paczkę od Urzędu Bezpieczeństwa Dzieci. Załatw to. O, coś się dzieje. Przychodzi do mnie paczka. Przytrzymaj na chwilę. O Boże. Przyszedł list od urzędu z podręcznikiem 250 stron i że mamy spełnić wymagania, aby być coś jak świetlicą czy przedszkolą, taki ośrodek opieki dzieci. I tam było 250 stron różnych praw i wymagań, które nie byliśmy w ogóle w stanie zrealizować. A takie jedno śmieszne czy naprawdę niemożliwe, to było związane z tą liczbą. Jak byście przeczytali tą liczbę? Co tu jest napisane? 71. A ktoś inny potrafi? To jest coś innego? Co to mówi tutaj? A, podpowiedzieli wam 7:1. Wiecie, z czym to było związane? To jest, ile toalet ma być na każde dziecko? Jedna toaleta na 7 dzieci. A my obliczaliśmy, już miało tam być 14 000 ludzi. Więc ile toalet to by było? 2000 toalet! Kto widział coś takiego? Coś szalonego. I po prostu zbieramy ekipę, rodzinę i się modlimy. Umawiam się na wizytę do tego urzędu w Colorado, bo ja mieszkam w Kalifornii i lecę samolotem i jadę do tego urzędu. Przyjeżdżam do tego urzędu, wsiadam w windę, szara, brudna winda. Wychodzę na korytarz, jeszcze ciemniejszy, bardziej brudny. Taki zimny budynek. Bałem się. Bałem się. Pukam do drzwi, dzwonek mnie wpuszcza, pani w recepcji siedzi. Przedstawiam się, jestem Richard Dirksen. Jestem w sprawie campery, który ma się tutaj obyć w Colorado, na camp. Pani się patrzy na kartę, na mnie, jak gdybym był na jakieś listy, takie plakaty najbardziej pożądanych zabójców w kraju i krzyczy: Frank, on tu jest. Podchodzi do drzwi, tam znaczy drzwi się otwierają, i stoi przede mną taki potężny pan. Takie kozaki, takie buty westernowe, taki cowboy. Zdarty dżinsy, brodę taką wielką czarną, jak niedźwiedź wyglądał. I zaprasza, siadaj. Ale się modliłem. I zaczyna się rozmowa i tłumaczę. Pathfindery to są jak harcerze. Campery to jest jak jamboree, to jest słowo, które oni używają na taki wielki zjazd. I wszystko, co się dzieje i nie ma żadnego przełomu. Prawo jest prawo. Zwraca się do tych 250 stron. Trzeba to wypełnić. Nie mam nic więcej do zrobienia. Modlę się. Nagle jego twarz się zmienia i pyta się mnie, czy ty masz jakąś rodzinę tutaj w Colorado? I się tak zastanawiam, jak się odpowiedzieć. Mam wujka w Colorado, on jest lekarzem, który ma specjalizację jako położnik. Pomaga przy urodzeniu dzieci. I tak cichutko mówię, tak. Niektórzy go lubią, tego wujka, niektórzy nie. I naprawdę masz tu rodzinę? On mu pyta się. Tak, mam wujka, on jest tutaj takim lekarzem. Naprawdę? Czy doktor Dirksen jest twoim wujkiem? Tak. I nagle on zaczyna tłumaczyć, że jego żona rodziła niedawno temu, kilka tygodni temu i był bardzo ciężki poród. I nie wiadomo, czy żona przeżyje, czy dziecko przeżyje. I ten wujek, który miał na imię Edward, 3 dni spał na sofie w szpitalu, aby upewnić się, że wszystko będzie w porządku i z mamą, i z nowym dzieckiem. I nagle ten niedźwiedź, który był taki straszny, ten pan Frank, ożył z takim uśmiechem. I powiedział, okej, idziemy do wielkiego szefa. I wychodzimy z biura, on mnie prowadzi i przy każdym biurku mówi, to jest bratanek doktora Dirksena. I wszędzie, każda osoba, on tak mówi, to jest bratanek mojego lekarza, to jest bratanek mojego lekarza. I wchodzi tutaj do wielkiego szefa i to pani Elżbieta. I on tłumaczy, pani Elżbieto, to jest bratanek mojego lekarza. Oni robią tutaj taki fajny obóz. Mi się wydaje, że trzeba im dać pozwolenie na to. I co myślisz, dostałem? Tak. Zadzwoniłem wieczorem do mojego wujka, do wujka Edka i opowiedziałem mu tą historię. On się popłakał i powiedział, w ostatnim 6 miesięcy ja spałem w 30 różnych szpitalach. Nawet nie pamiętam tą sytuację. Ale jestem wdzięczny Bogu, że może nawet takiego starego dziadka jak mnie jeszcze użyć do czegoś. Pomodliliśmy się razem i do dzisiaj mam na ścianie u siebie plakat, że dostaliśmy uprawnienie, aby mieć obóz na 18 000 dzieci tam w Colorado, bo to był taki ważny cud dla mnie. I wtedy się odbył pierwszy międzynarodowy Camp Rye. A wiecie, że w tym roku będzie następny w Stanach Zjednoczonych i tam będzie chyba 30 000 dzieci. To jest całe miasteczko. Ale coś, co możemy się nauczyć z tej historii. Nawet jak ty zrobisz coś dobrego i nie widzisz owocu tego, może to będzie miało wpływ na swojego przyjaciela. A też mamy... Widać, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy. I nawet jak chcemy coś dobrego zrobić i nie zawsze wychodzi tak prosto, Bóg w tym jest. Więc mam nadzieję, że będziecie mieć okazję iść na jakiś taki Camp Rye, co najmniej tutaj w wydziale, ale aby Bóg też wysyłał wasze modlitwy. Dziękuję wam wszystkim. Do kazania oraz dalszego uroczystego prowadzenia dzisiejszego programu ordynowania zapraszam Jarosława Dzienniglewskiego na to miejsce, a tytuł kazania to 3. warunek. Serdecznie witam, moi drodzy. To wspaniały dzień dzisiaj. Jest wiele powodów, o których tutaj już z tego miejsca byliśmy informowani, dlaczego to tak cudowny dzień. Cudowny przede wszystkim dlatego, że jesteśmy razem z naszym Bogiem. Że to jest taki przedsmak niebiańskiej atmosfery, wtedy, kiedy spotykamy się z dziećmi Bożymi, z tą świadomością, że nasz Pan jest razem z nami, to cudowna świadomość. Zanim przejdę do rozważania, które zostało zaanonsowane, nie mogę sobie nie pozwolić na pewną króciutką dygresję związaną z moim przybyciem do tego miejsca. Otóż kiedy wchodziłem do tego obiektu, spotkałem wspaniały komitet powitalny. Trzy siostry, które uścisnęły mi rękę. I wiecie, już wtedy mi się wydawało, że prawie, że jestem w niebie. To jest naprawdę coś pięknego, kiedy uśmiechnięte osoby ściskają rękę i wyrażają radość, że widzimy się, że jesteśmy razem. Dziś będę mówił trochę o powołaniu w kontekście tej pięknej chwili, która za moment, chwili związanej z uroczystością. Nie lubię słowa ordynacji. To słowo tak jakoś ostro brzmi w moich uszach, ale raczej powiedziałbym oddzielenia i poświęcenia do służby. I już na początku chciałbym zaznaczyć, że aczkolwiek to rozważanie związane jest właśnie z tą uroczystością, to skierowane jest nie tylko do Mateusza, o którego będziemy się modlić za parę chwil, ale te słowa kieruję do każdego z nas, bo powołanie to nie jest tylko przywilej pastorów. To nie jest tylko przywilej duchownych. Zresztą, nie chcąc być gołosłownym, posłużę się pewnym cytatem z pięknej książki Droga do Chrystusa, Ellen White. Parę zdań. Bóg mógł powierzyć szerzenie Ewangelii i całe dzieło w służbie miłości aniołom niebieskim. Mógł użyć innych sposobów do zrealizowania swego zamiaru. Niewysłowiona miłość kazała mu jednak nas uczynić współpracownikami swoimi, Chrystusa i aniołów, abyśmy mogli dzielić błogosławieństwa radości i duchowego uniesienia, które są wynikiem tej niesamolubnej służby. Bóg zaprasza nas do współpracy nie dlatego, że nie mógłby sobie zrobić współpracowników, tak jak czytamy, z aniołów. A kiedy czytamy Biblię, to wiemy, że Pan Bóg, jeśli by tylko chciał, mógłby sobie współpracowników zrobić z kamieni. Tak? Pamiętacie te słowa Jezusa, kiedy był ten uroczysty wjazd do Jerozolimy i niektórym przeszkadzało to, że tłumy wielbiły Jezusa, próbowali mówić mu, no, ucisz tych ludzi. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Jeśli oni zamilkną, kamienie będą wołać. A więc Bóg ma naprawdę szeroki zestaw możliwości, żeby realizować swoje zamiary. Ale chce zaangażować każdego z nas. Dlatego, że to błogosławieństwo jest czymś, co nas absolutnie wzbogaca. Ta radość, to uniesienie jest czymś nieporównywalnym z czymkolwiek innym. I Bóg chce nas tym ubogacić. A kiedy mówimy o tej służbie, to możemy powiedzieć, że są dwa warunki. Dwa warunki, które trzeba spełnić, żeby być sługą Boga i sługą ludzi. Pierwszy, z tych słów, które czytaliśmy przed chwilą z Księgi Jeremiasza, ja pozwolę sobie powtórzyć ten werset, 1 rozdział Księgi Jeremiasza, 5. wiersz. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś. Poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Rodzice, matka i ojciec nie są w stanie przewidzieć przyszłych losów swego dziecka. No, oczywiście mogą mieć jakieś swoje marzenia i wyobrażenia. Tym bardziej dziecko nie jest w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo. Taki standard, kiedy dziecko ma już 3-4 lata, wtedy kiedy można już się z nim w miarę swobodnie komunikować, zadajemy mu takie pytanie. A kim ty będziesz, jak dorośniesz? Kto z nas nie zadawał takich pytań dzieciom? No chyba że mamy do czynienia z samymi dziećmi. Wiecie, kim ja chciałem być, jak dorosnę? Pierwsze moje pragnienia? Strażakiem albo kominiarzem. Jeden i drugi chodził po drabinie i mi się to bardzo podobało. No tak było do pewnego czasu. Potem miałem już, szczególnie wtedy, kiedy zaczynałem chodzić do szkoły, w miarę upływających lat, cały szereg kolejnych marzeń. Może nie będę o tym teraz mówił, bo nie ja dzisiaj przeżywam uroczystość ordynacji. Prawie zawsze jednak sprawy układają się inaczej, niż mówi dziecko i chyba też inaczej, niż wyobrażają sobie to rodzice. Choć może rodzice mają oczywiście więcej tutaj takiego realizmu w swoich wyobrażeniach, dlatego że mimo wszystko towarzyszy im większa świadomość i taka solidna wyobraźnia to, co może się stać w życiu dziecka, czego by dla niego chcieli. Śmiem przypuszczać, że rodzice Mateusza w najśmielszych przypuszczeniach nie spodziewali się, że zostanie on pastorem Kościoła Adwentystów. Dlatego dzisiaj dziękujemy rodzicom Mateusza. Nawet jeśli się tego nie spodziewaliście wtedy, kiedy on się rodził, to jesteśmy wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni. Jesteśmy ubogaceni w naszym Kościele Mateuszem i dziękujemy też Bogu, że Bóg dał nam Mateusza. Ale wracając do tego powołania proroka Jeremiasza i do tego szczególnego wyjawienia jakiejś tajemnicy, kiedy Bóg mówi do niego, jeszcze kiedy byłeś w łonie matki, ja już miałem dla ciebie określone plany. Czy nie zauważyliście w swoim życiu, że Bóg zaplanował pewne wydarzenia wcześniej, niż sami sobie to mogliście wyobrazić? Kiedy miałem jakieś 18 lat, nie byłem jeszcze wówczas adwentystą. Jak niektórzy z was wiedzą, nie wywodzę się ze środowiska adwentystycznego. Miałem jakieś dziwne sny i wyobrażenia, że przemawiam do dziesiątek czy setek ludzi. Może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że w tamtym czasie byłem osobą małomówną i chorobliwie nieśmiałą. Niech was nie pomylą pozory dzisiaj. Cały czas jestem nieśmiały i małomówny. Recytowanie wierszy i śpiewanie piosenek w szkole była to dla mnie największa katorga. Nie, żeby słoń mi nadepnął na ucho, nie, żebym nie potrafił czytać czy nauczyć się czegokolwiek na pamięć. Oczywiście robiłem to. Ale wyjść przed klasę i coś deklamować, to było coś absolutnie strasznego. I zawsze chciałem mieć to jak najszybciej za sobą. Cieszyłem się, że nasza nauczycielka od muzyki dla niektórych robiła wyjątek i nie musieli śpiewać, bo to już w ogóle było coś przerażającego. Wystarczyło, że piosenkę zarecytowali. Było to obwarowane pewną sankcją. Oczywiście, jeśli ktoś recytował, nie mógł otrzymać wyższej oceny niż 4, ale zdecydowana większość chłopców się na to godziła. Ja oczywiście byłem wśród nich. No właśnie. A jednak przemawiam przed ludźmi. Zastanawiam się, jak Na to patrzył Bóg wtedy, kiedy miałem te kilkanaście lat, kiedy jeszcze nie byłem formalnie adwentystą. Jeremiasz też miał ten problem. Kiedy był człowiekiem, którego Bóg powoływał, patrzył na swoje życie i myślał sobie pewnie, no nie miałem takich planów. A nawet jeśli o czymś marzyłem, to może wydawało mi się, że absolutnie nie jestem wart tego, żeby to zrealizowało się w moim życiu. Nie jestem po prostu godny. Bywa tak czasami. W tym powołaniu do służby, nawet jeśli mamy taką świadomość, pojawiają się może jakieś myśli, jakieś przeświadczenie. Ta świadomość tego, że powinniśmy służyć jednocześnie z takim zwątpieniem spowodowanym własną słabością. Niska ocena własnej duchowości, świadomość niekompetencji, może niewystarczające wykształcenie, wrażenie, że ja nie mam darów ducha, brak czasu i może 100 innych jeszcze rzeczy. Panie Boże, ja się do tego po prostu nie nadaję. 6 werset tego samego rozdziału Księgi Jeremiasza brzmi tak. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Nie umiem mówić. Jaka jest odpowiedź Boga? Kolejne 2 wersety. Na to rzekł do mnie Pan, nie mów. Jestem jeszcze młody, bo do kogokolwiek Cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Nie bój się. Jeśli Bóg powołuje kogokolwiek z nas do jakiejś służby, do jakiegoś zadania, jeśli ma dla nas jakieś cele, to znaczy, że od razu ma też narzędzia, które nam udostępni, żeby te cele były zrealizowane. Bóg nigdy nie zabawia się, tak jak niektórzy myślą, nami, jak my, pionkami na szachownicy. Nigdy nie podchodzi tak, masz tu zadanie, a teraz ja popatrzę, jak ty się z tym będziesz męczył. Uda ci się, czy nie uda? Trafisz, czy nie? Parę zdań jeszcze też z podpióra Ellen White, z pewnego artykułu. Bóg nie przyjmuje ludzi, biorąc pod uwagę ich zdolności, ale dlatego, że szukają Jego oblicza. Przyjmuje swoich uniżonych, skromnych wyznawców i pozwala im trwać w łączności z Nim, gdyż w nich widzi najcenniejszy materiał, który wytrzyma próbę burz i wichrów, żaru i nacisku. Mam nadzieję, że nie powiem za dużo, jeśli powiem, że Bóg, nasz niebiański Ojciec, jest trochę podobny do rodziców, którym rodzi się dziecko. Ma najcudowniejsze wyobrażenia o jego przyszłości. Ma najcudowniejsze wyobrażenia o przyszłości każdego z nas. Ciebie i mnie. O czym marzą rodzice? Że dziecko zostanie prawnikiem, lekarzem, znanym muzykiem. No co jeszcze? No jakieś tam są marzenia, cokolwiek by one oznaczały. Mam nadzieję, że rodzice nie marzą o tym, że dziecko zostanie politykiem. Pan Bóg marzy o tym, że każdy z nas będzie po pierwsze blisko Niego. Marzy o tym, żebyśmy szukali Go, żebyśmy mieli to pragnienie bycia z Nim. A jeśli tak się dzieje, to to już jest największe upoważnienie, jakie możemy mieć, żeby znaleźć się w gronie Jego sług. Dlatego, że Bóg w takich ludziach, tak jak czytaliśmy, widzi ten najcenniejszy materiał, który wytrzyma różne próby, różne zawieruchy, różne naciski i spełni rolę, do jakiej został powołany. Jeśli pragniesz pozostawać w łączności z Bogiem, jesteś dobrym materiałem na Bożego sługa. A więc to jest ten pierwszy warunek, Boże powołanie. Drugi, odpowiedź człowieka poprzez akceptację i gotowość do poświęcenia. Pozwolę sobie zacytować tutaj też fragment z tej samej księgi, nieco dalej, w rozdziale 15. Znowu tam pojawia się kolejny dialog między Bogiem i Jeremiaszem. Zresztą jeśli znamy tę księgę, to tam dużo jest takich dialogów. Jeremiasz nie miał łatwego życia przez to Boże powołanie. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas będzie miał trudne życie, dlatego że odpowie na Boże powołanie. Ale w życiu Jeremiasza tak to się układało. 15 rozdział Księgi Jeremiasza i tam 19 werset. Tak mówi Pan. Jeśli zawrócisz i ja się zwrócę do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Jeśli dasz to, co cenne, bez tego, co pospolite. Muszę wam coś wyjawić. Nie lubię przypatrywać się tej chwili w czasie nabożeństwa, kiedy zbierane są dary. Nie dlatego, że pieniądz to wstydliwy temat. To nie ten powód. Otóż czasami jestem zażenowany, czasami, czytaj często, kiedy widzę, że to, co wkładamy na tacę, jest jedynie wyrazem naszego skąpstwa. W jakimś sensie upodobniamy się do tych Żydów, którzy wrzucali w świątyni dary do skarbony razem z tą ubogą wdową, którą Pan Jezus zauważył. No właśnie. A po drugie, czuję się zawstydzony, kiedy widzę ubogie wdowy, które wrzucają wszystko, co mają na swoje utrzymanie. Tak czy inaczej. Mówię o tym, żebyśmy zastanowili się, co w naszym życiu dajemy Bogu. I nie mam na myśli tutaj tylko materialnych środków, którymi dysponujemy z Bożej łaski, ale myślę o całym naszym życiu. O czasie, o naszych zdolnościach, o naszych myślach, dążeniach. Kiedy przypomnicie sobie opisy Nowego Testamentu, konkretnie opisy z Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy Pan Jezus został już wzięty do nieba, kiedy rozpoczął swoją służbę w tym niebiańskim przybytku, ten, jak mówimy, pierwszy Kościół w bardzo ciekawy sposób się zachowywał, żył. Księga Dziejów Apostolskich sprawozdaje, że byli tacy ludzie, którzy sprzedawali swoje majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Nie było braków wtedy w Bożym Kościele. Nie twierdzę, że mamy teraz sprzedać swoje majątki i przeznaczyć na dzieło Boże. Nie chciałbym, żeby ktoś tak to zrozumiał, ale gdyby tak się stało, że Bóg tego by od nas zażądał, gdyby tak się stało, czy gotowi bylibyśmy tak zrobić? Gdybyśmy, nie wiem, usłyszeli jakiś głos wewnętrzny, czy coś z nieba by nam to objawiło, może anioł stanąłby obok nas? Czy gotowi bylibyśmy to zrobić? No właśnie, czy gotowi byliśmy to zrobić? Czy kiedy mówimy o naszych relacjach z Bogiem, dajemy samych siebie to, co najcenniejsze? Czy rozumiemy, że tak naprawdę, kiedy mówimy o Bożym powołaniu, to Bóg dał nam coś absolutnie dużo bardziej wartościowego, w sposób nieopisany wręcz? Jeśli nie jesteś w stanie oddać wszystkiego Bogu, to być może to zabrzmi bardzo zdecydowanie. to nie możesz być Jego sługą. Jeśli nie jesteś w stanie oddać wszystkiego Bogu, to pytanie, czy w ogóle możesz być chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa? Jeśli nie jesteś w stanie być Bożym sługą, to czy w ogóle możesz być chrześcijaninem? W 1913 roku Albert Schweitzer zdecydował porzucić wielką karierę i udał się do Afryki, żeby służyć ludziom, żeby otworzyć tam szpital, żeby ratować ludzi. Po jakimś czasie pewien dziennikarz zapytał go, czy znalazł pan w Afryce swoje szczęście? Znalazłem tam miejsce swojej służby. To wystarczy. No właśnie, myślę, że zbyt często pragniemy uznania, sukcesu, sławy, może pieniędzy, ale czy chcemy być sługami? Czy chcemy znaleźć pod Bożym kierunkiem miejsce swojej służby, w Jego dziele, gdzieś tam, w jakiejś małej cząstce? Można powiedzieć, stałem się sługą nie po to, by znaleźć szczęście. Jestem szczęśliwy i dlatego zostałem sługą. Jeśli nie jesteś szczęśliwy, to może nie oddałeś wszystkiego Bogu. Tylko ludzie, którzy są szczęśliwi, są w stanie wszystko poświęcić Bogu, łącznie z samymi sobą. No dobrze, mamy te dwa warunki, a więc Boże powołanie i ludzka odpowiedź, z tą gotowością poświęcenia się. Ale jest jeszcze jeden, jest jeszcze trzeci warunek i chciałbym wyraźnie o tym warunku powiedzieć. Bez tego warunku nie byłoby możliwości służby dla Pana Boga. Ewangelia Jana, rozdział 17, ta słynna modlitwa Pana Jezusa jest tam zapisana w 17 rozdziale, 18-19 werset brzmią tak. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Za nich poświęcam samego siebie. Tak jak apostoł Paweł napisał w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Gdyby Pan Jezus nie poświęcił się dla nas, gdyby On nie oddał samego siebie, gdyby nie oddał tego, co dla Niego najcenniejsze, nie byłoby mowy nie tylko o służbie dla Boga, nie byłoby mowy w ogóle o zbawieniu. Tak naprawdę to, że my możemy poświęcić się Bogu w służbie, jakkolwiek ją pojmujemy, może stać się tylko dlatego, że to nasz Zbawiciel poświęcił się dla nas. Bóg zdecydował się obdarzyć nas nie tylko powołaniem czy służbą. Więcej. On uczynił nas swoimi ambasadorami. Nie wstydzi się nas przed całym wszechświatem. Zaufał nam, słabym ludziom, i sprawił, że kiedy przyjmujemy dar zbawienia, jesteśmy święci, przyozdobieni Jego sprawiedliwością. Żyjąc z Chrystusem, stajemy się do Niego podobni. Jeśli przyjmujemy ten dar w Chrystusie, Bóg traktuje nas tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Czy chcesz być sługą takiego Boga? Czy jesteś gotów poświęcić swoje życie, by być częścią tej niezwykłej służby ratowania innych ludzi? Tej służby, która przynosi takie błogosławieństwo tym, którzy się w nią angażują. Niech Bóg błogosławi wszystkie dobre decyzje, które dzisiaj zapadną. Amen. Moi drodzy, teraz jest czas na modlitwę. Chcielibyśmy poprosić brata Mateusza, siostrę Karolinę tutaj na to miejsce, na podium. Chciałbym też zaprosić ordynowanych pastorów tutaj na podium. I będziemy się modlić, aby Bóg w zasadzie potwierdził to, co, jak jesteśmy przekonani, już się stało, że Mateusz został oddzielony do szczególnej służby. Jego dotychczasowe życie, ta posługa, którą pełnił do tej pory, wszystkich nas przekonują, że tak naprawdę dzisiaj, kiedy będziemy modlić się o to szczególne poświęcenie dla niego, będzie to nie tyle wyrazem woli ludzi, ale przede wszystkim woli Boga. Zgromadzenie, bardzo proszę o powstanie. Ukochany Boże, nasz wspaniały niebiański Ojcze, dzisiaj mamy ten ogromny przywilej umocnić się w świadomości, że każdego z nas, tak jak dzisiaj przed Tobą jesteśmy, nie tylko zbawiłeś, nie tylko dałeś ten niesamowity przywilej, że możemy z Tobą rozmawiać, że możemy do Ciebie się przybliżać. Nie tylko dałeś nam tę świadomość, że nasz Zbawiciel zmarł, oddał swoje życie dla naszego życia, że jesteśmy oczyszczeni, że nasze grzechy zostały przebaczone. Dziękujemy, Panie, i wielbimy Cię też za to, że wraz z przebaczeniem dajesz nam ten niesamowity przywilej, aby reprezentować Cię wśród ludzi na tym świecie. Dziękujemy, Panie, że nas, słabych ludzi, tak bardzo wyróżniłeś, że tutaj możemy reprezentować to niesamowite niebiańskie królestwo, którego Ty jesteś władcą. Panie, to ogromny przywilej i ta świadomość tym bardziej wzbudza w naszych sercach to poruszenie, miłość do Ciebie i pragnienie, by być tym bardziej z Tobą. I pragniemy, Panie, wyrazić tę myśl, że chcemy być gotowi, abyś używał nas właśnie jako swoje narzędzia, swoje sługi, swoich przedstawicieli na tym świecie. Ale dzisiaj chcemy podziękować Ci także za Mateusza. Wielu z nas miało ten przywilej, żeby widzieć jego duchowy rozwój, to szczere podążanie za Tobą, tą gotowość poświęcenia. I Panie, za to dzisiaj Cię wielbimy. Za to, że odmieniasz i powołujesz ludzi do służby dla Ciebie i dla innych. Za to, Panie, że ubogacasz we wszystko, co potrzebne do tej służby. Widzimy w Mateuszu Twego sługę, Boże, i dzisiaj, kiedy chcemy położyć na niego ręce jako znak tego, że Ty kładziesz na niego swojego ducha. Dzisiaj chcemy prosić, byś w szczególny sposób, jak wierzymy, jak do tej pory, i cały czas go błogosławił. Daj, Panie, aby Duch Święty był tym, który będzie torował drogę Mateuszowi. Daj, Panie, aby Mateusz czuł Twoje wsparcie, pomoc i to zrządzenie opatrzności w swoim życiu i służbie. Niech służba, którą będzie pełnił nadal, będzie wypełniona Twoją mądrością i mocą, tym niebiańskim wpływem, aby dla ludzi był tym, który będzie z mocą nauczał o Twojej wielkiej miłości i wspaniałym planie zbawienia dla wszystkich ludzi. Drogi Panie, wierzymy, że wyposażysz go we wszystkie narzędzia i zdolności, że wraz z powołaniem, które od Ciebie pochodzi, przyjdzie wszystko, co potrzebne, żeby to powołanie wypełnić. Ale chcemy dziś też podziękować za Karolinę, jego małżonkę. Za to, że stoi u boku męża i podziela jego wybory, że sama wzmacnia jego służbę, że sama jest zaangażowana w życie Kościoła. I chcemy też prosić o Twoje szczególne błogosławieństwo także dla niej. Życie rodziny pastorskiej jest specyficznym życiem i nie da się oddzielić zawodowej kariery męża i żony w takiej rodzinie. Ta służba przenika całą rodzinę, cały dom. I tym bardziej, Panie, dziękujemy Ci za Karolinę i za tę szczerą, gorliwą miłość do Ciebie, którą ma, którą widzimy i to pragnienie służby. Dziękujemy także za ich córeczki, za Poliannę i za Linianę i o błogosławieństwo dla nich prosimy. Panie, niech ten dom będzie przepełniony Twoją obecnością i szczęściem i wyposażony we wszystko, co sprawi, że będą naprawdę cudownymi narzędziami w Twoim ręku. Ale dzisiaj, kiedy zmawiamy tę modlitwę, Panie, myślimy też o własnej roli, jako tych, którzy powinni służyć Tobie i innym ludziom, i jako tych, którzy powinni wspierać służbę Mateusza. Panie, niech Duch Święty kieruje każdym z nas. Wiemy, Panie, że uczynisz to, co najlepsze i dlatego już teraz wielbimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Możecie spocząć, a my pozostaniemy stojąc, ponieważ już po tej modlitwie myślę, że w imieniu Kościoła, nie tylko Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, ale w ogóle Kościoła w świecie, ponieważ ordynacja jest ordynacją do służby w ogólnoświatowym Kościele na całej ziemi. Kto wie, gdzie jeszcze Pan Bóg was skieruje. Chociaż ja bym chciał, żeby to było jak najdłużej w diecezji wschodniej. Chciałbym przeczytać tekst pełnomocnictwa, jakie w imieniu Kościoła i wierzę w imieniu Pana Boga jest waszym udziałem. Chociaż będę zwracał się do Mateusza. Bracie Mateuszu, Bóg powołał cię do pracy kaznodziejskiej, a Kościół, rozpoznając to powołanie, oddzielił cię do jego realizacji przez włożenie rąk starszych. Teraz w pełni reprezentujesz autorytet Kościoła. Nie ma innego większego zaszczytu, który jest udziałem człowieka. Ale taki zaszczyt łączy się z wielką odpowiedzialnością. Wzywam cię do pełnienia służby. Jako sługa przez całe swoje życie poznawaj i naśladuj swojego Pana. Wiedz, czego nauczasz, ale przede wszystkim znaj tego, o kim każesz. Spędzając czas z Jezusem, staniesz się Jemu podobny, gdyż przez patrzenie doznajemy przemiany. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jako sługa żyj tak, jak żył Twój mistrz. Podobnie jak on, prowadź proste, zwyczajne życie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, wierze, w czystości. Wzywam cię do służby pastorskiej. Jezus powiedział: ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Bądź pasterzem, a nie najemnikiem. Nade wszystko kochaj Chrystusa, a On pomoże ci kochać błądzące, uparte owce, tak jak On je miłuje. Bądź uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. I pamiętaj, że przede wszystkim twoja rodzina, małżonka, dzieci, rodzice są trzodą, której jesteś pasterzem. Wzywam cię do służby strażnika. Jako strażnik ostrzegaj. Jako strażnik pozyskuj innych. Jezus powiedział: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Wzywam cię do służby nauczania. Ucz jako pasterz, szkoląc wyznawców na przywódców. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Nauczaj w sposób inteligentny, bezustannie czytaj książki i studiuj słowo. To nie trzeba namawiać do tego Mateusza. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Ucz zgodnie z zasadami wiary. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Ucz jasno i praktycznie, tak by nawet dzieci mogły zrozumieć. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. A kiedy twoja praca się zakończy, abyś mógł powiedzieć razem z Pawłem: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Amen. Mateuszu, Karolino, moim przywilejem jest wręczyć Mateuszowi świadectwo ordynacji duchownej, co też chcę uczynić w tej chwili w taki oto sposób. Cieszę się bardzo, że mogę w takim momencie waszego życia być tutaj razem z moją żoną. Dużo słów już padło. Jesteśmy tu też w niezwykłym gronie braci, sióstr, gronie tych, którzy od lat służą Bogu. Jest z nami brat Władysław, który rozpalał przez wiele lat nasze serca do służby. Wspominam taki moment z waszego życia, kiedy zawarliście związek małżeński w roku 2008. Mogłem służyć jako kelner na waszym ślubie i przyjechaliście na miesiąc miodowy na obóz misyjny, a na dobrą sprawę na szkolenie, które wiele wniosło do naszego życia w Hajnówce w roku 2008. Jestem szczęśliwy, że mogę was znać. Jestem szczęśliwy, Mateusz, że mogę się z tobą przyjaźnić i wierzę, że Bóg będzie was dalej prowadził i używał. Mam nadzieję, że w Polsce, ale to jest sprawa Boża. Bożych błogosławieństw. i dla Ciebie, Karolina, także. Mateuszu, miałem ten przywilej, żeby widzieć Cię na jednym z pierwszych Twoich nabożeństw w naszym zborze na Żoliborzu. Wyglądałeś trochę inaczej. To był taki chłopak z gitarą, bardziej podobny do hippisa niż do człowieka w garniturze, ale od pierwszego momentu, kiedy zobaczyłem Cię, miałem to przeświadczenie, że Duch Święty wykonuje w Twoim życiu niesamowitą pracę i cieszę się, że dzisiaj jestem akurat w tym momencie. I niech to, co powiem teraz, w zasadzie będzie wyrazem tego, co było do tej pory w Twoim życiu. Niech Pan Bóg Cię po prostu nadal prowadził tak, jak do tej pory. Oczywiście każdy kolejny dzień, miesiąc czy rok to nowe doświadczenia i nowe sytuacje, ale Boża łaska się nie zmienia. Bóg jest ciągle wielki, ciągle nam przychylny i chce nas prowadzić jak najlepszą drogą i niech tak będzie w Twoim, Waszym życiu i w służbie. Mateuszu, do tego, co już powiedziałem tak oficjalnie w tym tekście, chciałbym taką wyrazić wielką wdzięczność Panu Bogu za to, że właśnie te nasze linie życia się nałożyły na siebie od jakiegoś czasu, że możemy wspólnie współpracować, że chociaż jest ta różnica całego pokolenia, no bo tak to wyszło 25 lat, to jesteś taką też dla mnie i myślę, że dla całej diecezji wschodniej inspiracją, pełen energii, chociaż już nie hippies, ale cały czas taki w pozytywnym znaczeniu tego słowa niespokojny duch, który ciągle szuka, który przede wszystkim kocha Pana Boga. I chciałbym Cię życzyć, żebyś się nie zmieniał. Często mówimy, że powinniśmy się zmieniać, ale akurat w tym znaczeniu tego słowa, abyś się nie zmieniał. Abyś był z Panem Bogiem cały czas, swoim gorliwym sercem, aby ten Twój intelekt, Twoje wiadomości, Twoja wiedza w poznawaniu Boga cały czas mogła wzrastać, bo tego nie ma końca. I żeby Kościół, wyznawcy, całe otoczenie, w którym pracujesz, mógł czerpać z tego inspirację, natchnienie i po prostu podążać drogą do Królestwa Bożego. Na pamiątkę tej ordynacji chciałbym wręczyć Ci no to, co chyba najbardziej kochasz, poza oczywiście ludźmi, do czytania. No i Karolino, również niezmiernie się cieszę. A przecież muszę się uścisnąć, przepraszam. Karolino, cieszę się, że tak stoisz i wspierasz Mariusza, stoisz u jego boku. No bo tak, Mateusza. Co ja powiedziałem? Nie mojego Mateusza. I to jest piękne, że jesteście razem, że tak jak to w Biblii jest napisane, jesteście jednym ciałem, tym duchowym przede wszystkim, że jesteście razem i wierzę, że nie tylko w sekretariacie rodziny czy w dziale rodziny, ale w każdej sprawie będziesz stała u jego boku i nie tylko u boku, ale będziecie wspólnie wykonywali to dzieło dla Pana Boga. I również chciałbym Ci wręczyć Pismo Święte, nieco inny format, nieco inny kolor, ale myślę, że będzie Ci się podobało i będziesz czerpać z niego inspirację. Bożego błogosławieństwa. Dziękuję. Bracie Mateuszu, dziękuję bardzo za ten dzień. Pamiętam, jak odwiedzałem dość często zbór w Żoliborzu, Warszawa, Żoliborz. No i wtedy służyłeś już w zborze razem z Karoliną. No i służ tak dalej. A przede wszystkim w obecnym czasie, kiedy Jezus wkrótce przyjdzie, abyśmy mogli wyjść na Jego spotkanie i aby powiedział Jezus do nas, słudzy dobrzy i wierni, wnijcie do radości mojej w Królestwie Niebieskim. Niech Bóg Cię błogosławi i prowadzi. Karolino, z wielką przyjemnością zawsze oglądałem Ciebie i Twoją służbę też w zborze w Żoliborzu. No i też życzę Ci, aby ta służba dalej była kontynuowana aż do tego wspaniałego dnia, gdy zobaczymy na obłokach niebieskich, zobaczymy naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Cię błogosławi, jak również Twoje dzieci. Dziękuję bardzo. Kochani, teraz chcielibyśmy wysłuchać pierwszego wystąpienia jako kaznodzieja, jako pastor ordynowany Mateusza. To będzie krótkie wystąpienie, ale na pewno bardzo ważne. A więc Mateuszu, czyń swoją powinność. Tam ta Biblia była zapakowana, więc poszedłem po odpakowaną. Ten krótki czas, który teraz przed nami, chciałbym po prostu, abyście zapamiętali to jako po prostu taką przemówienie wdzięczności. Wdzięczności do Pana Boga i wdzięczności też do ludzi. Zaprosiłem tutaj moją rodzinę, moją mamę, tatę i siostrę. I chciałbym im podziękować, bo oni ukształtowali mnie, bo zaprosiłem ich nie tylko, żeby, wiecie, zobaczyli, co się dzieje z ich synem, ale chciałem po prostu też wyrazić wdzięczność, którą mam. Bardzo dziękuję mojej małżonce, która cały czas jest ze mną i znosi mnie, bo mam też dużo różnych wad i Karolina jest wymarzoną żoną, najwspanialszą, jaką mógłbym mieć. Dziękuję za moich przyjaciół, za Piotra, za to, że możemy się przyjaźnić, że możemy często rozmawiać, dzielić się i swoimi troskami, i różnymi problemami, jak i spostrzeżeniami ze Słowa Bożego. Dziękuję również, tutaj mógłbym wymieniać naprawdę wielką ilość osób, ale niektórzy nawet właśnie tak jak Jonatan opowiadał w swojej historii, być może nawet nie wiedzą, że byli dla mnie inspiracją. Na pewno chciałem wymienić tutaj, chociaż niestety nie mogę osobiście, ale bardzo dziękuję też doktorowi Igorowi Baronowi za cały wpływ, jaki miał na moje życie, i dziękuję też obecnym pastorom, którzy też byli dla mnie inspiracją i wzorem. I wiecie, jak tutaj tak siedziałem, to tak pomyślałem, że naprawdę to jest niesamowite, że Pan Bóg czasem wkłada w nasze myśli jakieś pragnienia. I tak patrzyłem na list do Rzymian i apostoł Paweł napisał ten list do Rzymian prawdopodobnie dlatego, że chciał udać się do Hiszpanii i tam głosić Ewangelię. I chciał z Rzymu zrobić taką swoją bazę misyjną i napisał cały list do Rzymian. I nie wiemy, czy on dotarł, a nawet jeżeli dotarł, to nawet nie wiemy za bardzo, co tam się wydarzyło w tej Hiszpanii. Ale mamy list do Rzymian, który jest tylko takim produktem ubocznym, a przez wieki był źródłem pocieszenia, nauki. Ludzie, czytając go, nawracali się. I pamiętam właśnie, jak byłem na tych studiach na Uniwersytecie Warszawskim i tak bardzo chciałem służyć Panu Bogu i razem z Karoliną wtedy mieliśmy takie pragnienie, żeby być misjonarzami, gdzieś tam w jakimś egzotycznym, dalekim kraju. I po prostu tak myślałem, że jejku, jak będę zwiastował Ewangelię jakiemuś takiemu plemieniu, które nie będzie miało nawet Biblii, to chciałbym tak przetłumaczyć tą Biblię z tych języków oryginalnych. A na studiach zaocznych nie było wtedy języków biblijnych, greckiego ani hebrajskiego. I stwierdziłem, muszę pójść na dzienne, żeby mieć tego więcej i żeby móc się nauczyć tych języków biblijnych. I to był taki jeden z najważniejszych powodów, dla których udałem się na te dzienne studia. I nie jestem misjonarzem gdzieś w egzotycznych krajach, ale to był to pragnienie, które spowodowało też i wypadkowa różnych sytuacji, że jestem tu, gdzie jestem. I dlatego chciałbym podziękować Panu Bogu. I właśnie jak myślę o służbie, i służbie nie tylko pastorskiej, ale służbie każdego z nas, każdy z nas jako chrześcijanin służy Bogu i chce służyć Bogu każdego dnia, tam gdzie się znajduje, tam gdzie przebywa, czy to w pracy, czy w szkole, czy gdziekolwiek, wśród swoich znajomych, na podwórku, wśród sąsiadów, to chce służyć Panu Bogu. I właśnie zwróciłem uwagę ostatnio, podczas tego, kiedy tak intensywnie pracowałem nad listem do Rzymian, nad pewien fragment odnośnie służby, który, no, nad którym się zatrzymałem na długo i był takim fragmentem, na którym dużo myślałem i tak kontemplowałem jego treść. I to jest list do Rzymian, 15 rozdział. Chciałem przeczytać te fragmenty od wersetu 15. Apostoł jakby tłumaczy się, dlaczego taki długi ten list napisał i dlaczego taka treść. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Apostoł Paweł pokazuje intencję swojej służby, intencję tego listu i zobaczcie, co dalej pisze. Mam tedy powód do chluby. On tam wcześniej ganił ludzi, którzy się chlubią, ale zobaczcie, czym się chlubi apostoł. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Dlaczego? Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieźć pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. Zobaczcie, apostoł Paweł chlubił się tym, co łaska Chrystusa dokonała przez niego. I to jest właśnie idea całej naszej służby jako chrześcijanie, aby pozwolić, aby łaska Chrystusowa działała przez nas. I tak jak wszyscy jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, mamy swoje wady naszych charakterów i to jest też w tym taka Boża mądrość, bo nie tylko możemy... Jesteśmy zmuszeni, żeby nie tylko głosić Ewangelię, ale nią żyć. Żyć każdego dnia. Aby czerpać z tej Bożej miłości, aby czerpać z tych głębin Bożej łaski, bo jej potrzebujemy i autentycznie po prostu dzielić się z innymi tym bogactwem, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie. Dlatego chlubmy się tym. Chlubmy się w tym, co otrzymaliśmy od Boga, wdzięczni Jemu za to, jak On prowadzi nas w życiu. Może dopuszcza też czasem trudne sytuacje, ale nawet jeżeli takie są, On daje jej łaskę, aby je przejść w Jego mocy, aby być właśnie pocieszeniem, wzmocnieniem też dla innych. Niech chwała Mu będzie za wszystko. Amen. Na koniec naszego nabożeństwa zapraszam, żebyśmy powstali i wspólnie zaśpiewali pieśń 316 o Boga pewność. Życia wiecznego. Panie Jezu, tak jak śpiewaliśmy, jesteśmy Tobie wdzięczni. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas uczyniłeś, za wielkie Twoje dzieło zbawienia. Dziękujemy Ci, że ono jest olbrzymie, że ono jest dla każdego, kto tylko może chce tego skorzystać. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za drogę, jaką mnie prowadziłeś. Dziękuję Ci, Panie, za drogę, jaką prowadziłeś każdą osobę obecną na tym miejscu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ogrom Twojej łaski. Dziękujemy Ci, że za każde dobro, które mogłeś uczynić przez nas. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, jak nas kształtujesz, jak nas przemieniasz i dziękujemy Ci, że Twoja miłość pozwala nam w bracie czy w siostrze właśnie zobaczyć, a czasem odczuć dotyk Twojej miłości. Dziękujemy Ci za to, że możemy być Kościołem, grupą ludzi, która jest Tobie wdzięczna. Daj, Panie, abyśmy właśnie nigdy nie zapominali albo nie zaniedbywali tej wdzięczności, abyśmy ta wdzięczność nas przepełniała, abyśmy mogli być właśnie pozytywnymi, radosnymi ludźmi, którzy mają ten pokój wewnętrzny, bo wiedzą, jakiego cudownego Zbawiciela posiadają. Prosimy, Panie Jezu, prowadź nas dalej, powierzamy się w Twoje ręce. Prosimy, abyś nas prowadził według Twojej woli i prosimy, Panie Jezu, abyś nas używał, bo chcemy Tobie służyć. Amen. Zaśpiewajmy pieśń 128 i cichą, osobistą modlitwą zakończymy nabożeństwo.